Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej założeniom programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyli dziś do Warszawy, by uczestniczyć w tej dyskusji, by uczestniczyć w tej debacie. Pozwolicie, Szanowni Państwo, że na początek odczytam krótki list od Pani Minister, Pani Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej, która niestety nie mogła być z nami dzisiaj. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie przykro, że ze względu na stan zdrowia nie mogę dziś uczestniczyć w tej konferencji prezentującej wstępne założenia programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Umiędzynarodowienie to obok innowacyjności i podnoszenia jakości jedno z najważniejszych zadań stojących przed nami do 2020 roku. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście dziś Państwo do Warszawy w tak licznym gronie i chcecie wziąć udział w tej dyskusji. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego to wielka szansa nie tylko dla uczelni, ale i dla rozwoju kraju. Stanowi ono istotny aspekt budowania kapitału ludzkiego oraz pozycji gospodarczej. Obecnie Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o odsetek studentów z zagranicy. Przedstawiona przez nas propozycja dotyczy przede wszystkim procesu dydaktycznego, ale też istotną jej częścią są zadania, które podejmuje Ministerstwo na rzecz umiędzynarodowienia nauki, takie jak zaproponowany przez nas wcześniej Pakt dla Horyzontu 2020. Proponujemy rozwiązania, a nie gotowy dokument. Jesteśmy otwarci na dyskusję. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego to proces, który uda się tylko przy współpracy uczelni i ministerstwa. Wiele działań na rzecz umiędzynarodowienia jest fragmentarycznych, rozproszonych, cząstkowych. Czas je powiązać, skoordynować i nadać im szybsze tempo. Uczelnie muszą być otwarte i gotowe na zmiany, a ministerstwo, czyli my, musimy być otwarci na potrzeby środowiska i gotowi do wspierania uczelni w ich działaniach. Dlatego w założeniach programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego z jednej strony proponujemy, jakie zadania powinny wykonać uczelnie, a z drugiej strony pokazujemy, jakie działania będziemy podejmować w ministerstwie. Po tej konferencji zbierzemy Państwa opinię i wypracujemy program, który będziemy wspólnie realizować. Całą konferencję będę oglądała za pomocą streamingu, jak wiele innych osób. Życzę Państwu udanych i owocnych obrad. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Lena Kolarska-Bobińska. Szanowni Państwo, na początek dzisiejszej konferencji ta część kluczowa, czyli właśnie przedstawienie założenia programu przedstawi pani doktor habilitowana Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapraszam panią minister bardzo serdecznie. Dzień dobry. O, słychać fajnie. Bardzo się cieszę. Pozdrawiamy panią minister, życzymy zdrowia, bo powiedziałam, urząd bez szefa na pewno czuje się porzucony, przynajmniej ja. Proszę Państwa, ten program, czy założenia programu, jak zauważyliście Państwo w liście pani minister, to jest pewnego rodzaju propozycja. Ona musi ulec uściśnieniu, chociaż, co jest ważne, ona konsumuje dwa strumienie doświadczeń, zagraniczne, bo patrzyliśmy, jak działają struktury odpowiadające za umiędzynarodowienie w innych krajach, nie tylko zresztą europejskich. Z drugiej strony ona konsumuje to, co dostaliśmy od uczelni, propozycje na różnych etapach stworzone. I dwa, w związku z tym dwie mam uwagi. Jedna taka, że mamy pewną możliwość działania, być może ostatnią tak korzystną, z wykorzystaniem środków europejskich. Myślę przede wszystkim o środkach z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, które to źródło będzie około roku 2020 źródłem wyczerpywalnym. Czyli dalej będziemy musieli rozwijać ten program już przy pomocy środków własnych. Ważne jest jednak, byśmy pewne procedury, pewne struktury uruchomili, korzystając z tych środków, które będą teraz dostępne. I druga uwaga, w tych założeniach nie pojawi się nazwa PAWA czy NAWA, która bardzo często występowała w dokumentach uczelnianych czy struktur akademickich. Wydaje nam się, że to nie jest specjalnie
potrzebna nazwa czy struktura, ważniejsze są zadania, które powinna wykonywać struktura działająca na rzecz uczelni. I te wszystkie zadania staraliśmy się opisać i wykazać. Czy to jest lista pełna, czy nie, to już zostawiamy Państwa uznaniu i byśmy byli bardzo wdzięczni za uwagi, co należałoby do tej listy zadań dopisać, albo co należałoby z niej usunąć. Wydaje się, że bardziej dopisać niż usuwać, bo nie bardzo sobie wyobrażam możliwość, byśmy zrezygnowali z czegoś, co już zostało zaproponowane, ale upierać się przy niczym nie zamierzamy. O, i teraz przejdę już do początku. To pokazuje pewną perspektywę. No bo jak Państwo widzicie, Polska jest 6. gospodarką europejską, 6. też państwem pod względem liczby ludności, a mamy studentów nawet więcej niż te kraje, które mają gospodarki od nas mocniejsze. To pokazuje pewien poziom aspiracji, który powinniśmy mieć. Na pewno nie powinniśmy być tam, gdzie jesteśmy i co jest w kółkiem otoczone. Miejsce, którym chwalić się nie będę, ale niewątpliwie to nie jest nasz cel, by trwać na pozycjach raz zdobytych. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że to nasze miejsce powinno ulec zmianie i całe te założenia, które Państwu mam przyjemność prezentować, no są właśnie taką próbą pokazania, jak moglibyśmy, kumulując działania uczelni, jak i ministerstwa, te nadzieje nasze spełnić. I można też powiedzieć, że istotnym elementem czy wskaźnikiem jest grupa studentów, którzy podejmują studia poza swoim macierzystym krajem. Ta liczba nieustannie rośnie. W tej chwili przekroczyła 4 miliony. Ocenia się, że w roku 2020 może sięgnąć 7 milionów. Co by pokazywało, że to nie jest tak, że my musimy się rozwijać czyimś kosztem, co by było zadaniem o wiele trudniejsze. My możemy wejść w przestrzeń, która jeszcze jest niezagospodarowana i gdzie możemy stworzyć ciekawą ofertę. Wydaje się, że w związku z tym to zadanie nie wymaga walki z nikim, wymaga raczej prezentacji tylko swoich zalet i przedstawienie ich tak, byśmy w konkurencji okazali się ciekawym partnerem. To, co wydaje nam się, że dokucza dotychczas najbardziej, to rozproszenie działań. Wiele instytucji działa na gruncie umiędzynarodowienia i powiedziałam, duża ich część nadal działać będzie, bo nie będziemy ingerowali w działalność żadnych NGO-sów czy innych struktur zewnętrznych, ale to, co i tak powiedziałam, w jakimś sensie znajduje się w zasięgu wpływów ministerstwa, struktury ministerialne czy Fundacja Rozwoju Systemów Edukacyjnych, która dotąd obsługuje naszą działalność targową. Powiedziałam, te wszystkie końcówki możemy scalić, bo to nie chodzi o to, żeby komuś zabierać kompetencje. To chodzi o to, żeby tworzyć wspólny system informacyjny i jeżeli na tej tablicy macie Państwo nazwy KRASP-u, KRPUT-u czy inne, to nie chodzi o to, by one nie reprezentowały środowiska, wręcz przeciwnie, one mają reprezentować środowisko, ale swoimi osiągnięciami czy wiedzą o działaniach powinny się dzielić z innymi, tak żebyśmy mieli pełną mapę kontaktów, które uczelnie mają. I jak dotąd myślę, że dokuczał nam brak koordynacji tych działań, uczelnie działały sobie, my trochę jako ministerstwo sobie, brak było, chociaż już w ostatnim czasie myślę, że można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 2 lat coraz lepiej udawało nam się te działania koordynować, ale niemniej jeszcze chyba nie osiągnęliśmy tego poziomu, który by przekładał się na efekty.
Zatem potrzeba konsolidacji działań jest rzeczą niezwykle istotną. Są takie pewne elementy analizy SWOT-owskiej, co nam przeszkadza, a co nam pomaga. I do słabych punktów ewidentnie należy, które utrudniają nam pozyskiwanie ciekawych studentów, które by też wzbudzały zainteresowanie ofertą naszych uczelni, no to jest ich przede wszystkim niska pozycja w rankingach międzynarodowych. Ludzie mają naturalną tendencję do dołączania do najlepszych, zatem to jest element ograniczający. Niskie wymagania rekrutacyjne też, no bo powiedziałam, ambitni studenci chcą być w ambitnych zespołach badawczych, a nie chcą być otoczeni ludźmi, którym na studiowaniu nie zależy. Słaby system obsługi studentów zagranicznych, tak, bo duża część naszej administracji nie włada językami i raczej odpycha problemy od siebie niż pomaga je rozwiązywać. Słaba oferta programowa. Jest co prawda zgłoszonych 600 programów realizowanych po angielsku, ale tak naprawdę funkcjonuje 300 i to nie wszystkie w wymiarze pełnych programów, tylko jako moduły. Zatem powiedziałabym, w jakim sensie starcza do obsługi potrzeb Erasmusa, natomiast nie starcza do tego, by przyciągać ciekawych studentów. Mało jest programów wspólnych realizowanych w partnerstwie zagranicznym, ale i to ambitnych programów, które byłyby taką wizytówką i magnesem przyciągającym. Przeważająca oferta studiów po polsku powoduje, że ta bariera językowa jest barierą istotną, no skoro ciekawe programy realizowane są tylko w języku niedostępnym dla cudzoziemców. Nie ma pełnej informacji o stypendiach dostępnych w Polsce, jak i też o stypendiach wyjazdowych. To są elementy brakujące. No i jeden jeszcze, którego nie dopisaliśmy w tej wersji, to brak strategii umiędzynarodowienia przez uczelnie. Uczelnie bardzo rzadko włączają do swojej ogólnej strategii właśnie te elementy umiędzynarodowienia, co chcą robić w partnerstwie zagranicznym i do czego dzięki temu będą dążyły. Ale dla przeciwwagi mocny punkt. Zainwestowaliśmy bardzo dużo w infrastrukturę nauki na uczelniach. Blisko 30 miliardów złotych zostało zmaterializowanych w zapleczu badawczym. Wydaje się, że to jest bardzo ważne. Możemy, nasi absolwenci bez kłopotu kontynuują swoją karierę w innych uczelniach czy zespołach badawczych poza Polską. Zatem można powiedzieć, że nie kształcimy generalnie źle. Polska może być atrakcyjna, ponieważ przy analogicznym poziomie studiów, czego dowodem są studia medyczne, na które jest więcej chętnych niż możliwości zaspokojenia ich oczekiwań, Polska oferuje niskie koszty utrzymania i studiowania, znacznie niższe niż na innych uczelniach świata zachodniego. Polscy absolwenci są chętnie zatrudniani przez koncerny międzynarodowe, zatem można powiedzieć, że tam, gdzie osiągamy dobre rezultaty, one się cieszą uznaniem odbiorców naszego produktu. Wprowadziliśmy dużo ułatwień, które współpracę międzynarodową uprawdopodabniają, patrząc na naszą legislację. No i to, co chyba wydaje się nam sprzyjać, to to, że wszyscy czujemy potrzebę rozwoju kontaktów zagranicznych i przyciągania do naszych uczelni studentów i kadrę zagraniczną. Czy istnieją jakieś zagrożenia? Na pewno istnieją i tu bym powiedziała, że to jest zawsze wybór między jakością a ilością.
Czy jeżeli przyjmiemy wszystkich chętnych ze świata zewnętrznego, tylko dlatego, że są cudzoziemcami i dlatego, że chcą studiować w Polsce, to nam to pomoże, czy nam to zaszkodzi? To jest dylemat, który uczelnie będą musiały rozwiązać. Wydaje się, że przyjmowanie każdego studenta zagranicznego samo w sobie nie jest cnotą, bo oni mogą stanowić obciążenie, będą raczej zniechęcali ambitnych studentów do podjęcia studiów w Polsce niż będą magnesem, ale możemy oczywiście stać się też zapleczem dla wszystkich, którzy poziomu wymaganego gdzie indziej nie osiągają, ale to jest nasz wybór i myślę, że powinniśmy go świadomie dokonywać. Mamy też zjawisko, które nas niepokoi. Duża część osób, która się zgłasza po wizy, nie zamierza naprawdę studiować. Raczej chcą znaleźć pracę w Europie i dostać się do Europy w celach zupełnie innych niż studiowanie. To też wymaga naszej, no, na swój sposób czujności, bo obciąża to konto szkoły, jeśli kandydaci, którzy dostali wizy z jej rekomendacji, gdzieś się rozmywają w przestrzeni europejskiej. Mamy też zjawisko, które na swój sposób może nas niepokoić, ale wydaje się, że ono ma dwa oblicza. Mianowicie, no, mówimy ogólnie o zjawisku brain drain. I jest część programów Komisji Europejskiej, które temu sprzyja. Jeżeli będą fundusze w tej chwili jeszcze nie uruchomione na sfinansowanie czy na pożyczki na pełny cykl drugiego stopnia, no to można powiedzieć, że jak młody człowiek pojedzie na pełne studia w tym okresie swojego życia, to raczej wsiąknie w tą społeczność i jeżeli będzie dobry, to tym bardziej wsiąknie, bo mu coś zostanie zaproponowane. Boimy się tego. Rozmawiałam jeszcze z panią komisarz Vassiliou o tej perspektywie. Komisja zareagowała i zaproponowała ewaluację programu w 2017 roku, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście nasze zaniepokojenie, że przepływ studentów będzie się odbywał nadal tylko, powiedziałabym, w stronę Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, no będzie się pogłębiał, czy to będzie bardziej taka, powiedziałam, sprawiedliwa repartycja chętnych i powiedziałam, ludzie będą jeździli do różnych uczelni. Ma być to nie tylko ankieta przeprowadzona, ale mają być wyciągnięte wnioski. Drugim niepokojącym elementem jest postulat, by przenosić świadczenia stypendialne poza granice kraju, czyli tą pomoc materialną. No w polskim systemie prawnym jest to trudne, ale niemniej taki postulat się pojawił. Nie chcielibyśmy jednak stać się tylko zapleczem, które dostarcza najzdolniejsze kadry, które dalej podlegają kształceniu na uczelniach zachodniej Europy, czy tam włączają się w zespoły badawcze. To by było z naszego punktu widzenia i ten pogląd podzielają inne państwa naszego regionu, to by było dla tego regionu bardzo niekorzystne. Współpraca jest niezbędna, natomiast powiedziałabym, taki niekontrolowany przepływ chyba nie do końca by nas satysfakcjonował. No i zagrożenie ostatnie to jest, powiedziałabym, rozmijanie się oczekiwań studentów z ofertą uczelni. Wydaje się, że tutaj akurat zagrożenie jest najmniej istotne, bo dość szybko programy się zmieniają i uczelnie doskonale zdają sobie sprawę, że ta oferta musi być unowocześniona. Z tego wynikają zasadnicze cele programu, które zresztą określiła pani minister w swoim liście. Tu chodzi przede wszystkim, by Polska stała się krajem bardziej konkurencyjnym, nie tylko w Europie, ale w ogóle w świecie, żeby uczestniczyła i w badaniach, i w zmianach gospodarczych, no, na miarę swoich aspiracji, i żeby tutaj następowała wyraźna poprawa. Wydaje nam się, że to ma też aspekt gospodarczy. Ten
Rynek usług szkolnictwa wyższego jest oceniany na 100 miliardów dolarów. Niektóre państwa rzeczywiście czynią z tego wyraźne źródło dochodu. W Australii jest to 16 miliardów, w Irlandii blisko miliard dolarów. Wydaje się, że to może być dobre źródło przychodu zarówno dla państwa, jak i dla uczelni samych w sobie. Ale no, to jest jakby taki dodatkowy punkt. No, ważniejsze jest to, byśmy byli ośrodkiem aktywnie kształtującym myśl, co pozwoli nam podnieść nasze miejsce w świecie i też uczelniom i polskiej nauce zająć inne miejsce w różnych rankingach. I aktorzy tych działań. Skupimy się na dwóch, nie odbierając chleba nikomu, kto z nami współpracuje, bo ta współpraca jest niezwykle ważna i myślę, że powinniśmy czuć wsparcie środowisk, które działają poza strukturami uczelni i poza strukturami ministerstwa. Zatem zwrócę te uwagi głównie do uczelni i pokażę, jak my widzimy naszą rolę. Najważniejszym wśród zadań dla uczelni wydaje się stworzenie atrakcyjnej oferty programowej i jeżeli o niej mówimy, to zacznę od tego, co wyraźnie nam pomaga. To jest pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji. Widzimy to już na przykładzie uczelni medycznych, które zyskały akredytację amerykańską i które od chętnych nie mogą się opędzić. Podjęliśmy już takie działania wobec uczelni technicznych. Polska Komisja Akredytacyjna i Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych złożyły stosowny wniosek do porozumienia waszyngtońskiego. Mamy pozytywną i obiecującą reakcję naszych partnerów. Wydaje się, no ale to jest perspektywa określona gdzieś na 2 lata, by tę akredytację zyskać. Wydaje się, że warto uczelnie techniczne również promować. Pytanie, i to są inne akredytacje, też opatrzę na pana rektora Koźmińskiego, który kiwa główką, jest sam autorem i realizatorem takiego programu. Uczelnie dzięki akredytacjom zwiększają swój prestiż, pokazują się na mapie i powiedziałam, te akredytacje zyskiwane chociażby przez uczelnie ekonomiczne wyraźnie pokazują, bo tych akredytacji w tym obszarze jest stosunkowo dużo i one są wysoko wynagradzane prestiżem, że takie działania warto podjąć. My będziemy mieli w strumieniu PAWER-owskim pieniądze na to, by uczelnie same z siebie też występowały o takie akredytacje. W drodze konkursowej będą mogły o takie pieniądze aplikować. Chcielibyśmy bardzo bowiem, by stały się one udziałowcem tego międzynarodowego tortu i miały ten certyfikat zewnętrzny. Niezwykle ważnym elementem jest realizacja programów zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu w języku obcym. Tu chyba nie muszę specjalnie tego wątku rozwijać, no tylko jeżeli dobry program możemy zarekomendować, wtedy przyjdą do niego ciekawi studenci. Na razie tych programów, jak mówiłam, za dużo nie mam. Warto też poszerzać te wspólne programy realizowane razem z partnerami. One mogą mieć zarówno komponent praktyczny, być związane rynkowo z firmami, które będą stały na zapleczu tych programów, jak i mogą mieć profile naukowe. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. No i bym chciała zwrócić, znaczy nie zrobiłam na początku, uwagę na to, że całe te założenia są adresowane do wszystkich szkół wyższych. My nie ograniczamy, nie mówimy, że tylko parę najlepszych uczelni ma brać udział w tym umiędzynarodowieniu. Przeciwnie, uważamy, że każdy może znaleźć swoje miejsce pod warunkiem, że robi to świadomie. No nie tak, że jestem najbliżej granicy i otwieram się na tych, którzy mają do mnie najbliżej, bo to nie jest żadna polityka. To jest, powiedziałabym, no takie poddanie się pewnemu ciśnieniu chwili. Natomiast jeżeli to jest realizowane świadomie,
A widzimy, że uczelnie zawodowe również, te o profilach praktycznych, mogą się cieszyć dużym zainteresowaniem partnerów zagranicznych. Myślę na przykład o zainteresowaniu przez Oman wyrażonym właśnie studiami zawodowymi. Pani minister rozmawiała ze swoją odpowiedniczką, która twierdzi, że właśnie oferta wysokojakościowych studiów badawczych jest za wysoka dla tych partnerów. Czyli powiedziałem, starajmy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom bardzo różnych partnerów. Czyli twórzmy też te wspólne programy, to wydaje się, znaczy nie będę dawać przykładów, same one się tutaj nasuwają. Niezwykle ważne są programy studiów doktoranckich. Za studia doktoranckie bierzemy się jakby też trochę w innym wymiarze. One są dość, rozwijają się, tak powiedziałabym, w pewnej próżni i w pewnym chaosie. Chcielibyśmy uporządkować i chcielibyśmy też zapewnić finansowanie tym studiom doktoranckim, które będą się odbywały w partnerstwie na terenie kraju, no bo tu mogą być partnerzy zarówno, powiedziałabym, nazwy ich biznesowi czy przemysłowi, jak i partnerzy naukowi. Jednym słowem, żeby powstawały silne środowiska badawcze, żeby powstawały silne środowiska interdyscyplinarne, bo jak pokazują przykłady właśnie zagraniczne, interdyscyplinarność służy innowacyjności i takiej kreatywności w myśleniu. Wydaje nam się niezbędne partnerstwo właśnie środowisk zagranicznych, akademickich z zagranicy, z obowiązkiem posiadania pewnego doświadczenia przez doktorantów w czasie tych studiów właśnie za granicą, by wyjeżdżali, by uczestniczyli w szkołach letnich, by jednym słowem poznawali też i inne środowiska, metody badawcze, by nawiązywali kontakty, bo to przecież jeżeli mają z nich wyrosnąć badacze, będą więzi na całe życie. Chcemy, by te programy doktoranckie miały te elementy, które są ważne na studiach doktorskich amerykańskich, chociażby ten wsad kreatywny, innowacyjny, umiejętności komercjalizacji. Na to będą środki zewnętrzne, także proszę się nie bać, to nie spadnie wszystko na siły, na bajki uczelni. Ważnym elementem jest zapraszanie uczonych z zagranicy. Zależy nam na tym, żeby to byli naprawdę uczeni reprezentujący no, najciekawsze środowiska, ludzie myślący oryginalnie, którzy mają coś do przekazania, nie tylko dlatego, że są z zagranicy. No bo powiedziałabym, znaleźć kogoś z zagranicą, nie będę wymieniać ośrodków, żeby nikogo nie obrażać, bo każda generalizacja byłaby niesłuszna. Ale niemniej nie o taką zagranicę, po prostu zagraniczną nam chodzi, ale o zagranicę z metką highest quality. Także tutaj, czy to są uczeni polscy, którzy robią karierę za granicą, czy to są uczeni reprezentujący inne nacje, to nie ma znaczenia. Ważne jest, byśmy zarówno do procesu podstawowej edukacji na studiach, jak i na studiach doktoranckich angażowali te osoby, żeby je też przyciągać do naszych projektów badawczych. I w związku z tym to punkt mówiący o poszerzeniu kompetencji dydaktycznych jest na swój sposób związany. Jakbyśmy popatrzyli na metody dydaktyczne tych najlepszych uczelni, one się od przeciętnej polskiej różnią. Zależy nam na tym, żeby przeciętna Polska była taka jak przeciętna w najlepszych uczelniach. Tego się nie da osiągnąć tylko przez wyjazdy polskich uczonych, no bo powiedziałabym, taką pulą środków nie dysponujemy, by każdy pojechał, ale na pewno dysponujemy pulą środków, powiedziałabym, taką, która by pozwalała komuś coś zobaczyć, czegoś się nauczyć i kolegom pokazać, jak też zapraszać tych najlepszych dydaktyków do Polski po to, by oni nas czegoś uczyli.
bo tutaj zmiany są niezbędne. Powiedziałabym, cała metoda podejścia, nastawienie na studenta, na jego pracę wymuszają zupełnie inne formuły realizacji programu na studiach. Ważnym elementem wydają nam się studia prowadzone w formie e-learningowej i MOOCs-y, czyli Massive Open Online Courses, które są pewną formułą zarówno preakademicką, czyli dla młodzieży, która dopiero decyduje się na studia, mogą mieć takie, powiedziałam, siłę magnetyczną, że ta uczelnia proponuje kursy, które mnie interesują. Czyli ta uczelnia może zagwarantować mi w przyszłości, że ja się będę fajnie rozwijał w tą stronę, o którą mi zależy. I to może być okazja, i tak za chwilę Państwa do czegoś zaproszę, to może być okazja do przyciągania młodych ludzi, by ich z tej masy, która się zgłasza, no, żeby wyłaniać stamtąd te talenty, o które nam chodzi. Jak obserwujemy podobną aktywność innych ośrodków akademickich światowych, to wyraźnie widać, że takie właśnie kursy sprzyjają łowieniu talentów. Młodzi ludzie otrzymują oferty od uczelni. Może byś, człowieku, przyszedł do mnie studiować. Wydajesz się fajnym, młodym, obiecującym partnerem. I ten rynek w tej chwili liczony jest na 10 milionów ludzi korzystających z tej formuły. Warto byśmy i by polskie uczelnie do tej formuły dołączyły. Będziemy jeszcze w tym roku akademickim na przełomie maja i czerwca zwracali się do uczelni z propozycją udziału w platformie, którą razem z Naukową Akademicką Siecią Komputerową przygotujemy, po to, by ewentualnie od nowego roku już móc taką ofertę skierować. Czyli powiedziałabym, nie będzie to wymagało żadnych dodatkowych środków na tworzenie platformy od uczelni, będzie wymagało ich pracy, ale wydaje się, że czego jak czego, ale zapału uczelniom nie brakuje. Poza ofertą programową to jest obsługa administracyjna głównie. I wydaje nam się, że tutaj mamy duże braki. Chcielibyśmy ułatwić przepływ dobrych, znaczy przede wszystkim zgromadzić dobre praktyki, pokazać, jakie mechanizmy czy jakie procedury są skuteczne w tych kontaktach. Będziemy starali się je transferować do uczelni, ale razem z uczelniami, bo każda uczelnia ma jakieś swoje doświadczenia. Nam zależy na tym, żeby te dobre doświadczenia zebrać. Po części już to robimy i przesłać jakby ten message dalej do tych uczelni, które sobie same nie radzą. Zaczniemy też szkolenia już w drugiej połowie roku, chcemy z nimi wystartować. Należy kształtować na pewno kompetencje kadr administracyjnych i językowe, ale i też, takie powiedziałam, z zakresu wrażliwości kulturowej. Bo tutaj, powiedziałam, już wiemy o wielu zadrażnieniach, które powstają, o łatwym naruszaniu różnych tabu czy istotnych, ważnych dla człowieka wartości. Nie powinniśmy tego robić, jeżeli chcemy istnieć na różnych rynkach, które są kulturowo od nas bardzo odległe. Chcielibyśmy przekazać uczelniom taki poradnik rekrutacyjny, właśnie będący pokłosiem tych naszych rozmów z uczelniami i z tego, co one już nam przekazały. Ważne jest też stworzenie tych mechanizmów integracji cudzoziemców. Oni nie mogą po prostu być na uczelni. Oni powinni być aktywnie włączani w różne formuły naszego działania, ponieważ, powiedziałabym, obserwujemy wyraźnie, że duża część tej młodzieży
jakby zachowuje się, czy tworzy takie rezerwaty własnej przynależności. No, Ukraińcy mówią po ukraińsku i tworzą własne grupy, Białorusini podobnie, Turcy podobnie. To nie jest dobre zjawisko. Znamy różne sposoby integracji, różne wieczory czy dni kultury danego narodu pozwalają nam wyjść naprzeciw, pokazać się nawzajem, dać im szansę poczucia się dumnymi ze swojej kultury, z której wyrośli. Te mechanizmy niewątpliwie musimy doskonalić. Drugim elementem niezwykle ważnym, no bo powiedziałabym, nie możemy zapominać i o naszych studentach. Oni są istotnym elementem wymiany międzynarodowej. Oni jeżdżą na Erasmusy, oni powinni jeździć jako studenci studiów doktorskich, ale w związku z tym oni muszą znać dobrze język, nawet bardzo dobrze język, jeśli oni mają zrobić karierę międzynarodową jako przyszli uczeni. Tutaj powiedziałam, jakość lektoratów, ilość tych lektoratów pozostaje wiele do życzenia. Mam nadzieję, że będziemy potrafili wyjść naprzeciw oczekiwaniu poprawy tej jakości. Bardzo byśmy chcieli, by w programach, które realizujemy po angielsku, uczestniczyli też polscy studenci, bo ten język zawodowy jest ważnym językiem w ich dalszym życiu. Ważnym elementem jest klarowna polityka uznawania efektów uzyskanych za granicą. Studenci bardzo często mają z tym kłopoty. Dziekani różnie reagują. Dobrze by było, żebyśmy prowadzili jako uczelnie jasną, klarowną politykę i by w umowach naszych z partnerami to też było określone, by student wiedział, jaki program będzie realizował i jak te ECTS-y będą potem uznawane, a być może, jeśli realizuje jakieś ciekawe i inne i trudne przedmioty, by był za to premiowany. Można by się zastanowić nad stworzeniem okienek mobilnościowych. Takie istnieją w innych programach przygotowywanych przez uczelnie zagraniczne. Przechodzę do drugiej części, do tego, jak my widzimy swoją rolę. Istotą tego programu, jak już mówiłam na początku, jest próba centralizacji zadań. BUWiW to, co realizuje, będzie realizował nadal, ale jego zadania będą znacznie poszerzone. On obsługuje głównie osoby pochodzenia polskiego, którym zapewnia miejsce na studiach w Polsce. Obsługuje też umowy międzynarodowe. No i wysyła naszych studentów też w ramach realizacji umów. Te kompetencje chcielibyśmy rozszerzyć. Bez zmiany formuły funkcjonowania pewnych rzeczy robić BUWiW nie będzie mógł, jak chociażby rozwój bazy traktatowej, ale pewną część kontaktów międzynarodowych absolutnie tak. Gdy mówię o bazie traktatowej, myślę przede wszystkim o tych kierunkach naszych kontaktów, gdzie powiedziałabym, brak jakichś rozwiązań formalnych utrudnia nam współpracę. Myślę przede wszystkim o uznawaniu dokumentów, uznawaniu wykształcenia chociażby przez Chiny. Bez takiej umowy trudno by dużo Chińczyków do nas napłynęło, ponieważ oni u siebie mieliby potem kłopoty ze zdobyciem pracy. Niektóre państwa chociażby Bliskiego Wschodu też, powiedziawszy, mówiąc łagodnie, poprzez silną rolę państwa też wymagają umów międzynarodowych do tego, by umowy międzyuczelniane były skuteczne. Czyli będziemy to rozwijać. Nowe zadania. Będziemy się starali zmienić czy uzupełnić politykę stypendialną, by zapewnić środki na stypendia dla właśnie tej zdolnej młodzieży, którą powinniśmy przyciągać. Jak mówię, jeżeli uczelnie chcą rekrutować po prostu masowo studentów zagranicznych, robią to na
własny rachunek. Ale my w tym rekrutacji studentów najzdolniejszych chcielibyśmy pomóc. Chcielibyśmy też dotrzeć do tych rynków, które uznajemy za strategiczne. Za strategiczne uznajemy Chiny, Indie, Wietnam, Indonezję, Brazylię. To na pewno. Partnerstwo Wschodnie też. Partnerstwo Wschodnie ma swoje programy, je będziemy kontynuowali. Natomiast dla tych studentów, zwłaszcza z tych obszarów dla nas strategicznych, chcielibyśmy zapewnić, ale to, powiedziałam, nie jest wykluczające. Jeżeli znajdziemy młodych ludzi, laureatów jakichś konkursów, ludzi interesujących gdzie indziej, to też byśmy chcieli ich dla polskich uczelni pozyskać. Drugim kierunkiem rozwoju stypendiów i współpracy międzynarodowej jest rozwinięcie programu partnerstwa publiczno-prywatnego. Taki program przygotowujemy dla Afryki przede wszystkim. To jest w oparciu o polski biznes, który wykształcił w Polsce studentów, którzy po powrocie potem do swoich krajów reprezentowaliby te firmy, byli ich eksponentami u siebie w kraju. Partnerzy biznesowi są tym programem zainteresowani. Wydaje się, że to może być ciekawa propozycja. Chcielibyśmy unowocześnić system kredytowania studiów, bo powiedziałam, w ustawie o kredytach studenckich istotną rolę ogranicza, no powiedziałam, kondycja finansowa studenta. On nie może wziąć kredytu na wszystko, co by chciał, bo nie ma zdolności kredytowej. Chcielibyśmy zmienić tę ustawę, ale jednocześnie też zapewnić możliwość korzystania z tych kredytów na odbywanie chociażby studiów podyplomowych czy studiów specjalistycznych, które są niezwykle ważne w rozwoju człowieka. I kończąc wątek stypendialny, chcielibyśmy zbudować taką bazę informacyjną o wszystkich stypendiach dostępnych zarówno w Polsce dla cudzoziemców, jak i stypendiach zagranicznych dostępnych dla studentów polskich. Oto rozbudujemy naszą stronę Go Poland. By ułatwić też uczelniom poruszanie w tym środowisku międzynarodowym, chcielibyśmy razem z MSW i z MSZ-em przygotować taki informator dotyczący ram prawnych, procedur wizowych i tych procedur ściągania młodych ludzi na studia do Polski. Tam chcemy umieścić formularze czy takie, powiedziałabym, wzorce, które potem uczelnie mogłyby stosować wprost. Drugim elementem, no skoro mamy przyciągać tych cudzoziemców, wiadomo, że poczta pantoflowa jest tym, co najlepiej podtrzymuje kontakty. Jeżeli my będziemy podtrzymywali kontakty z naszymi absolwentami, to można powiedzieć, że ta sieć się będzie rozwijała. Ci nasi absolwenci mogą być rewelacyjnymi partnerami dla polskiego biznesu. Wydaje się zatem, że ta próba stworzenia systemu monitorowania losów, dalszych losów naszych absolwentów może być bardzo obiecująca zarówno gospodarczo, jak i dla uczelni, no, ponieważ obydwa te segmenty mogą być beneficjentami systemu. Chcielibyśmy też stworzyć system monitorujący mobilność polskich studentów, ale to nie jako listę imienną, broń Panie Boże, tylko i dla badań statystycznych, żebyśmy wiedzieli gdzie i pytali ich, po co jadą na studia gdzie indziej, bo powiedziałabym, my o tym właściwie nie wiemy, nie ma żadnej oficjalnej statystyki. Natomiast czego szukają tam, a czego nie mogą znaleźć w Polsce, no jest wiedzą też dla nas istotną, czyli i geografia, i zawartość. Natomiast na okoliczność tej zawartości chcielibyśmy nawiązać kontakty z klubami absolwentów tych uczelni zachodnich. Takich klubów trochę już się ujawniło i powiedziałam, kontakty z nimi są bardzo obiecujące. Chcielibyśmy wzorem wielu już krajów, niektóre bardzo skutecznie się w tym materii
poruszają, zgromadzić dane o Polakach, którzy uczestniczą w badaniach za granicą. I nie tylko na uczelniach czy w instytutach badawczych, ale i też w przemyśle. Jeżeli są w tym zapleczu bezpośrednio służącym rozwoju nauki, wydaje nam się, że to może być znakomity zaczyn do tworzenia wspólnych zespołów badawczych, ale i też zachęcania tych ludzi do uczestniczenia w tych platformach e-learningowych różnych, czy tych realizowanych już w czasie studiów, czy tych mających charakter zachęt do studiowania w Polsce. Jednym słowem, to ma być początek budowania naszego, powiedziałem, programu powroty związanego z tym, by ludzie, będąc, spędzając jakąś część swojego życia za granicą, jednak chcieli do Polski wracać i by dla naszego życia intelektualnego też wnosili jakiś wkład. W zakresie promocji chcemy rozwijać tą kampanię Ready Steady Go, bo zaczęliśmy to, uzgadniamy z uczelniami plany obecności na targach. Bardzo byśmy chcieli rozwinąć naszą obecność na wsi i na tej europejskiej płaszczyźnie, która odbywa się przedtem w Turcji, teraz w Pradze, ale chcemy tam zaistnieć intelektualnie, nie jako tylko stoisko, ale byśmy potrafili tam poprowadzić jakiś panel, byśmy jednym słowem pokazali się wśród partnerów z jak najlepszej strony. Czyli ta nasza informacja o nas będzie rozbudowywana, nasza strona Go Poland będzie o kolejne segmenty, o te, które mówiłam, ilustrując poprzedni slajd, będzie uzupełniana, czyli młody człowiek za granicą będzie wiedział, będzie znał ofertę dydaktyczną, będzie zdał ofertę naukową, to jest drugi punkt tego slajdu, kampania Research Go Poland. Będziemy pokazywali naszą innowacyjną strukturę badawczą, infrastrukturę badawczą, będziemy pokazywali ciekawe programy badawcze. No jednym słowem, będziemy rozwijali tą naszą siłę przyciągania. Bardzo ważnym elementem jest upowszechnianie znajomości języka polskiego. Zmieniamy ustawę o języku polskim. Będziemy kreowali nowe ośrodki uprawnione do certyfikowania znajomości języka polskiego, ale chcemy prowadzić politykę wspólnie z instytutami polskimi i z nauczycielami, którzy są zatrudniani przez Ministerstwo Edukacji. No, żeby nie duplikować pewnych działań, a żeby wzmacniać tam, gdzie uznamy, że to jest politycznie słuszne. Chcielibyśmy przede wszystkim też sprowadzać tych studentów, którzy są słuchaczami, zwłaszcza polonistyk, czy aktywnymi słuchaczami na studiach zajęć z języka polskiego, by oni mogli szkoły letnie przynajmniej kończyć w Polsce, by przyjeżdżali tu na stypendia. Chcemy wzmocnić komponent języka biznesowego, języka prawniczego, żeby te studia miały, powiedziałabym, bardziej utylitarny charakter. Elementem, na który bym chciała Państwu zwrócić bardzo nieśmiałą uwagę, jest taka możliwość, którą rozważamy, by działać w niektórych obszarach bardziej bezpośrednio, żeby wzorem, tak jak mamy w Waszyngtonie swojego przedstawiciela czy w Brukseli, mieć takich przedstawicieli w paru dosłownie miejscach, bo to będzie na pewno zmienne gdzie indziej. W tej chwili wydaje się, że takimi obszarami ważnymi dla nas są Chiny, Brazylia i Indie. Jeżeli byśmy potrafili, to nie jest wielka inwestycja finansowo, ale ustanowić swojego przedstawiciela na tych obszarach, wydaje nam się, że to poczyniło zadość naszym potrzebom. Byłoby łatwiej, bo powiedziałam, na placówki dyplomatyczne liczyć możemy, ale nie, powiedziałam, jako przedstawicieli, no, w ruchu ciągłym działającym na naszą rzecz. To jest niemożliwe, każdy ma swoje preferencje. Nie chcemy uczelni w tych projektach, które przedłożyliśmy, zostawić samych. Chcemy zapewnić wsparcie.
bo to nie chodzi o to, by zachowywać się, broń Panie Boże, jako zwierzchnik wobec uczelni. One są, uznajemy ich autonomię, one mogą robić to, co mogą, natomiast chcielibyśmy im zapewnić możliwość wykorzystania tej nadarzającej się okoliczności, wykorzystania funduszy, które możemy w dobrym celu wykorzystać. Możemy też zapewnić wymianę i współpracę między uczelniami, tak by wykorzystywać to doświadczenie dla wspólnego pożytku. I zajęłam Państwu tyle czasu, ile było przepisane w programie. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale jakoś się udało. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Pani Minister. Pragnę uspokoić, że zmieściła się Pani w czasie, który był przeznaczony na Pani wystąpienie, także wszystko jest w jak największym porządku, w jak najlepszym porządku. Szanowni Państwo, za chwilę zaproszę gości do naszego panelu dyskusyjnego, zacnych gości, którzy dzisiaj będą z nami dyskutować na temat umiędzynarodowienia, ale zanim to, bardzo chciałem prosić o zabranie głosu, chociaż nie tutaj z miejsca, tylko bardziej wirtualnie. Miałby dzisiaj z nami także, proszę Państwa, pan profesor Pedro Manuel González Lortier, były sekretarz stanu do spraw szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Edukacji Portugalii, ekspert do spraw procesu bolońskiego. Niestety nie mógł być z nami, ale jego krótkie wystąpienie możemy w tej chwili obejrzeć. Thank you for inviting me to the presentation of the Polish Internationalization Program of Higher Education. Unfortunately, I'm not able to join you in Warsaw, but I hope that you have a fruitful discussion. Internationalization is these days an important topic at national and interinstitutional level. I would identify three main aspects that I consider relevant in a strategy of development of higher education through internationalization. The contribution to self-development, development of the national higher education, its role in society, the contribution to the global development of the world of knowledge, the economic value that results from marketing the offer of higher education, be it on campus or online. This cross-border or transnational education is today a big business, dominated by English-speaking countries. A national strategy in which institutions participate, than just the sum of institutional strategies, is essential to be able to attract students from all over the world. Internationalization contributes to self-development through a number of ways. Through student mobility, outgoing as well as incoming, both allowing the contact with different cultures, realities that help developing the competencies of the students, such as adaptability, tolerance, lateral reasoning, so on. Through teaching adult staff mobility, by confronting them with other ways of doing things, the other ways of teaching, of teacher-student relations, approaches to the curriculum, to the organization, etc. Research as knowledge, as a natural global dimension, and the participation in international programs, cooperation with other research teams all over the world, contributes to open the horizons and the quality of the results. Finally, institutional cooperation through the participation in networks, thematic or otherwise, allow for benchmarking with what is being done by others in terms of teaching, research, quality assurance, or the cooperation with the economic environment. Europe is one of the more developed regions of the world. We may contribute to the global development in several ways, including that of educating the teaching and research or other staff of the developing countries, or the assist in organizing the institution and research processes. In this way, we are contributing to the consolidation of the higher education systems and institutions. From my experience, this work with other countries, whichever form it takes, feeds back to self-development dimension. A national policy that encompasses these international dimensions takes into account the goals of the country, the higher education policy, but also innovation, socioeconomic development,
sectorial policies is certainly of prime importance. Thank you again for the invitation. My również dziękujemy za te słowo wstępne, panie profesorze. A teraz mam zaszczyt zaprosić do panelu dyskusyjnego naszych wspaniałych gości. Pan Jan Truszczyński, były dyrektor generalny do spraw edukacji i kultury w Komisji Europejskiej. Zapraszamy, panie dyrektorze. Pan profesor Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy, panie profesorze. Pan profesor Andrzej Koźmiński jest również z nami, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego. I pan doktor Marcin Piątkowski. Zapraszamy, panie doktorze, starszy ekonomista w Oddziale Banku Światowego w Warszawie. Zapraszamy. Szanowni panowie, bardzo dużo tu padło dzisiaj słów na temat szans, jakie niesie ze sobą umiędzynarodowienie, także na temat zagrożeń, ale chyba nie ma wątpliwości, że tych szans, że te szanse są znacznie większe niż zagrożenia, prawda? Panie doktorze. Dziękuję, witam państwa, dziękuję przy okazji za zaproszenie, to zaszczyt, honor i przyjemność być tutaj i rozmawiać o wstępnej wersji strategii, która myślę, że jest bardzo ważna i chciałem pogratulować ministerstwu, że taką strategię opracowała. Rozumiem, że to jest pierwsza w ogóle strategia, którą internacjonalizacji, która w Polsce powstała i za to należą się gratulacje ministerstwu. Wśród ekonomistów, a jestem ekonomistą, mówienie o tym, że internacjonalizacja jest ważna, jest truizmem. Polska nie będzie się rozwijać bez bycia pełni otwartą na zagranicę, na świat. Polska osiągnęła ogromny sukces w ciągu ostatnich 25 lat. Jesteśmy mistrzem Europy we wzroście gospodarczym. Żaden inny kraj się tak szybko nie rozwijał. Jednym z mistrzów wzrostu gospodarczego na świecie i nie osiągnęlibyśmy tego nigdy bez otwartości, bez tego, że nasza gospodarka się na świat otworzyła i byliśmy w stanie wykorzystać nasze mocne strony, dobrej jakości instytucje, prawie już zachodniej jakości, dobrą edukację, ale przede wszystkim na poziomie podstawowym i średnim i też, myślę, średnio mówiąc o polskich uniwersytetach i niskie koszty pracy. Ale ten nasz sukces, który się wydarzy w ciągu ostatnich 25 lat i myślę, że to nam pomogło wejść w nasz nowy złoty wiek, jak ja twierdzę, nigdy tak dobrze nam się nie żyło, nigdy tak nie mieliśmy wysokich dochodów w wartościach absolutnych i relatywnych. Pytanie, co zrobić, żeby ten sukces powtórzyć i żeby za 25 lat ten złoty wiek się spełnił, żebyśmy pierwszy raz w historii wyszli z europejskiego zaścianka i zacofania i ten Zachód dogonili. I tutaj w tym takim dużym kontekście internacjonalizacja polskich uczelni i w ogóle całej polskiej nauki jest kluczowa. Stąd ta strategia jest bardzo ważna. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Polska mogła ten Zachód dogonić, mieć podobny poziom dochodu za 20-30 lat, nie mając bardzo dobrych uczelni, elitarnych uczelni, które widać nie tylko z Warszawy czy z Berlina, ale z Nowego Jorku, z Tokio i Singapuru. Dzisiaj tych uniwersytetów na globalnej mapie nauki najczęściej nie widać, może z wyjątkiem kilku wysp doskonałości, jak choćby w programowaniu i w kilku innych ważnych kwestiach. Mam jeszcze wiele punktów. Chcę tylko powiedzieć, że moje doświadczenia z pracy już z Polską w ramach Banku Światowego, ale również wcześniej pracowałem w polskim rządzie, mówią o tym, że świetnie jest mieć strategię, ale jeszcze jest ważniejsze, żeby mieć plan działania i plan wdrożenia tej strategii. W Polsce od początku transformacji mieliśmy już ponad 300 strategii. Myślę, że większość z nich państwo by nie rozpoznali, że kiedyś takie były i kluczowe jest to, żeby móc je dobrze wprowadzić w życie. Nasze doświadczenia i Banku Światowego i moje osobiste wskazują na to, że jest często bardzo duży rozdziew pomiędzy strategią, do której często się zgadzamy, a później wprowadzeniem w życie. I żeby ją wprowadzić w życie, myślę, że i o tym może też będę miał okazję powiedzieć więcej, jest kluczowe, żeby były określone jasne cele, co my naprawdę chcemy osiągnąć,
Ja wyobrażam sobie, że powinniśmy sobie postawić cel, że do 2020 roku mamy co najmniej 100 tysięcy zagranicznych studentów w Polsce. Tak, jest to rządowy cel. No to dobrze, że 1/5 kadry to jest kadra z zagranicy. Możemy się kłócić, może być to 1/10. Dzisiaj mamy 0,01, więc wiele przed nami. Bo sądzę, że bez zagranicznej kadry nie będziemy w stanie ściągnąć dobrych zagranicznych studentów. Jeden noblista, którego byśmy ściągnęli na polską uczelnię, a mamy na to pieniądze, myślę, że by był w stanie przyciągnąć setki, a może i tysiące dobrych studentów z zagranicy. Myślę, że trudno będzie ich ściągnąć, bazując tylko na polskiej bazie naukowej, która, przynajmniej znowu patrząc globalnie, aż tak bardzo się nie wyróżnia. Więc cele, bodźce, i o tym powinniśmy, myślę, bardzo wiele porozmawiać. Dlaczego teraz ta strategia miałaby zadziałać, skoro nie działała do tej pory w dużym stopniu, bo mamy bardzo mało zagranicznych studentów? Dlaczego tym razem ma być inaczej? Czy uniwersytety, uczelnie rzeczywiście mają bodźce ponad tym, oprócz tego, że im spada liczba studentów? Czy rzeczywiście ich to zmusi, żeby po tych zagranicznych studentów i kadrę sięgnąć? Ja mam pewne wątpliwości, można sobie wyobrazić kontrfaktyczną sytuację, że uniwersytety mówią, spada nam liczba studentów, to dajcie nam więcej pieniędzy, bo musimy utrzymać zatrudnienie. Więc trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby te bodźce były silne. No i na końcu efektywny monitoring, bez tego żadna taka strategia nie zadziała. Panie dyrektorze, o tych celach będziemy jeszcze oczywiście dzisiaj rozmawiać. Chciałem zapytać jeszcze pana dyrektora Truszczyńskiego. Rzeczywiście z punktu widzenia samej Komisji Europejskiej, samej Unii Europejskiej, te szanse są dużo większe niż zagrożenia, prawda? No wie pan, mnie się wydaje, że umiędzynarodowienie jest czymś absolutnie koniecznym dla każdej właściwie uczelni wyższej, nie tylko w Polsce, wreszcie Europy również, dla podniesienia i utrzymania konkurencyjności, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu umiejętności i kompetencji studentów, ale również pracowników dydaktycznych i naukowych, również personelu administracyjnego każdej uczelni. Kiedy robiliśmy taki mapping tego, co się myśli w uniwersytetach europejskich o umiędzynarodowieniu parę lat temu i posłużyliśmy się dodatkowo ankietą sporządzoną przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie, okazało się, że właściwie nie ma ani jednej uczelni bez mała, która nie myślałaby o umiędzynarodowieniu i która nie miałaby już jakiegoś pomysłu konkretnego w postaci własnej uczelnianej strategii albo przynajmniej włączenia spraw internacjonalizacji do ogólnej strategii zmian i rozwoju na uczelni. No ale diabeł kryje się w szczegółach i w praktyce jakość szwankuje w bardzo wielu miejscach. Polska nie jest ogonem Europy, ale z pewnością ma do nadrobienia dużo więcej niż czołówka krajów europejskich. Mogę powiedzieć w późniejszej części dyskusji co nieco o tym, jak w poszczególnych elementach budować naszym zdaniem Komisji Europejskiej tę jakość mobilności indywidualnej, internacjonalizacji w domu, zmian w programach nauczania i w treściach nauczania oraz w metodach dydaktycznych obudowujących te programy. Wreszcie tworzenia partnerstw między uniwersytetami oraz między uniwersytetami a innymi instytucjami czy firmami. No właśnie panowie, pan dyrektor mówił, że co prawda nie jesteśmy jeszcze w ogonie Europy, ale tych studentów z zagranicy jest mało. To rzeczywiście jest mało, 36 tysięcy, jeśli chodzi o dane z tamtego roku. W tej chwili mamy już sygnały na podstawie niepełnych danych, że po tym semestrze będzie ich powyżej 40 tysięcy. To jest mała liczba rzeczywiście, panie profesorze? Pan profesor Koźmicki. To jest mała liczba, dlatego że kiedy zaczynaliśmy na uczelni budować strategię umiędzynarodowienia, to było na samym początku jej istnienia, to przyjęliśmy założenie, że właściwa proporcja byłoby 50-50. 50% Polaków, 50% cudzoziemców na studiach dziennych. W tej chwili zbliżamy się do 40%, czyli udało nam się w jakiejś mierze w tym celu do tego celu się zbliżyć.
ale jeżeli się spojrzy na najlepsze uczelnie, szkoły biznesu i zarządzania na świecie, to ten procent umiędzynarodowienia studentów jest jeszcze wyższy. Natomiast oczywiście duża liczba cudzoziemskich studentów to jest zaledwie część całej sprawy. Równie istotna, może nawet bardziej istotne jest umiędzynarodowienie kadry, to znaczy odpowiednia ilość wykładowców ze świata, którzy są stale na uczelni i pewna ilość takich, spora ilość takich, którzy stale ją wizytują. Oczywiście potrzebne jest umiędzynarodowienie całego systemu administracji uczelni. Nie może być tak, żeby student, który przychodzi do dziekanatu, nie mógł się porozumieć w swoich sprawach. Dlatego u nas wszyscy pracownicy uczelni muszą mówić po angielsku. I to jest oczywiście istotny element całej zabawy. Ale jeszcze istotniejsze jest to, że umiędzynarodowienie jest w gruncie rzeczy częścią strategii oparcia przewagi konkurencyjnej uczelni na jakości. Bez umiędzynarodowienia nie ma jakości. I to znajduje swój wyraz między innymi w pozycjach, w akredytacjach międzynarodowych, o których pani minister łaskawie wspomniała. To jest bardzo długi proces. Nam się to udało zrobić w ciągu wielu lat, ale mamy jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej wszystkie trzy najważniejsze akredytacje, to znaczy europejską, amerykańską i brytyjską. A oprócz tego jeszcze taką środkowo-europejską. To kosztowało wiele lat i wiele wysiłku i dlatego uważam za bardzo cenną inicjatywę, żeby wspierać uczelnie finansowo przy tworzeniu tego typu programów i bardzo żałuję, że my się już na to nie załapiemy, ale cóż robić. Natomiast i to oczywiście rzutuje także na pozycje w rankingach. Jeżeli się udało dojść do powiedzmy pozycji numer 20 na świecie w zakresie programów magisterskich w dziedzinie finansów, to natychmiast to owocuje odpowiednią ilością studentów i odpowiednią ilością kadry. Czyli w sumie można powiedzieć w ten sposób, że my jesteśmy na bardzo początkowej fazie umiędzynarodowienia, nie tylko ze względu na niewielką ilość zagranicznych studentów, ale także ze względu na te wszystkie inne rzeczy, o których przed chwilą mówiłem. Panie profesorze, zwracam się do pana rektora Pałysa. Czy z punktu widzenia uczelni publicznych jest dokładnie tak samo, że umiędzynarodowienie to znaczy podwyższenie jakości? Czy nie ma tego zagrożenia, czy nie ma tego niebezpieczeństwa, że nie zawsze ci studenci, którzy przyjadą do nas z zagranicy, będą wykazywać się odpowiednim poziomem? Jak to wygląda z punktu widzenia uczelni publicznych? Mhm. Wydaje mi się, że to nie tylko z punktu widzenia uczelni publicznej, ale każdej uczelni trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, ale właściwie po co jest umiędzynarodowienie. Bardzo się cieszę z tego, co powiedział pan profesor Koźmiński. Otóż umiędzynarodowienie nie jest celem samym w sobie, jeżeli zaczniemy patrzeć na cel sam w sobie, typu a ile na sztuki studentów, ile na ilu wykładowców, to bardzo prosto jesteśmy w stanie zacząć grać w grę, która polega na pokazaniu odpowiednich słupków. Dla mnie, dla uczelni publicznej, która ma ambicje bycia jak najlepszą uczelnią, najistotniejsze jest to, że trzeba tworzyć klimat, to się czasami nazywa kulturę jakości. A więc chcemy być jak najlepszą uczelnią. Co szkodzi jakości uczelni? Szkodzi zamkniętość. A jak można walczyć z zamkniętością? Poprzez promowanie otwartości i częścią tej otwartości jest umiędzynarodowianie. A więc strategia umiędzynarodowiania nie ma służyć osiąganiu liczbowych celów, które łatwo sprawozdać, natomiast ma na celu podniesienie jakości uczelni. I z tego wynika jeszcze drugi istotny wniosek. Każda uczelnia, aby czymś się różniła i mogła
docierać do jakiejś grupy osób, która będzie zainteresowana studiowaniem tam, wszystko jedno, czy w Polsce, czy za granicą, musi wymyślić sposób, czym się różni od innych. Czy co jest takiego unikalnego w tej uczelni, żeby przekonać studentów w Warszawie, w Krakowie, ale w Singapurze również, czy w Londynie, że powinni skorzystać z szansy studiowania na tej uczelni. I tutaj, jeżeli myślimy o strategiach internacjonalizacji, no to powinniśmy powiedzieć, w takim razie każda tą siłą napędową są pomysły uczelni, jak to zrobić, a celem strategii jest stworzenie platformy, na których te pomysły mogą być wymieniane, mogą być ulepszane, mogą być usuwane bariery. Dlatego jeżeli byśmy w taki sposób to podchodzili, no to nie ma niebezpieczeństwa, że zaleje nas duża ilość kiepskich studentów z zagranicy, bo nie po to szukamy studentów za granicą, żeby było ich jak najwięcej, a więc nie mamy w tym momencie problemu z mówieniem, a jakie kryteria rekrutacji chcemy wprowadzić. Chcemy wprowadzić takie kryteria rekrutacji, które dostarczą nam studentów, dla których Uniwersytet Warszawski akurat w tym momencie będzie ciekawszym miejscem do studiowania, jednym z kilku na świecie, które idealnie pasują do tego, co oni chcieliby zrobić i będą skłonni do zaangażowania swojego wysiłku, pieniędzy, aby te studia skończyć. I wtedy sprawy stają się trochę prostsze. Może jeszcze powiedzieć warto o jednej rzeczy. Przy umiędzynarodowianiu, przy tym otwartym systemie, oczywiście nie chodzi tylko o liczbę studentów, chodzi też o mobilność własnych studentów, czyli wyjeżdżanie i zapoznawanie się ze światem zewnętrznym. Chodzi o realizację badań naukowych we współpracy, w otwartych takich sieciach we współpracy z zagranicą, a więc także realizację grantów międzynarodowych, przyjeżdżających i wyjeżdżających naukowców. I olbrzymią rolę tutaj odgrywają studia doktoranckie. Właśnie te międzynarodowe studia doktoranckie. Ja się bardzo ucieszyłem, widząc w strategii ten punkt, ponieważ to jest chyba jedna z najwydajniejszych metod otwierania środowiska naukowego, także otwierania środowiska studenckiego na współpracę z zagranicą. Panie rektorze, pan bardzo słusznie zauważył, zresztą profesor Koźmiński również wcześniej, że nie chodzi tylko o przyciąganie studentów, ale też o przyciąganie naukowców, o przyciąganie kadry. Jak to robić, panie profesorze? Proszę pana, ludzie przyjeżdżają do ciekawych miejsc. A Polska jest takim ciekawym miejscem. A wbrew temu, co niekiedy myślimy o sobie, Polska jest miejscem ciekawym. Właśnie ze względu na jej dynamiczny rozwój gospodarczy. I my przyciągamy zarówno studentów, jak i kadrę właśnie tym. Dlatego, że oni tutaj mają realny kontakt z biznesem. I to jest biznesem, który się rozwija i który się także umiędzynarodawia. W związku z tym to jest jak gdyby to, o czym wspominał pan rektor Pałys. Mianowicie w ten sposób próbujemy kreować tę przewagę opartą na specyfice konkretnej uczelni. To jest uczelnia, która jest powiązana ze światem biznesu w najszybciej rozwijającym się kraju Europy. I to przyciąga zarówno studentów, jak i kadrę ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jak to wygląda, zrobić badania. W ten sposób powstają sieci międzynarodowych badań, które powiedzmy w tej chwili mamy u siebie ludzi ze Stanfordu, którzy naprawdę próbują dokonać pewnych porównań pomiędzy tym, co się dzieje w Dolinie Krzemowej, a w tym, co się dzieje w tymi startupami polskimi. I to jest, w ten sposób można przyciągnąć. Oczywiście nie jesteśmy w stanie konkurować finansowo z uczelniami na świecie, natomiast możemy zaproponować ludziom, którzy chcą tutaj funkcjonować, bardzo ciekawe środowisko do badań i do pracy. I to jest możliwe. W tej chwili, o ile ja pamiętam, to mamy jakieś powyżej 10, około 15% ludzi ze świata wśród naszej kadry stałej. A oprócz tego są jeszcze przyjeżdżający.
Panie doktorze, właśnie, czy nasza gospodarka rozwijająca się, czy polski biznes mogą być taką przynętą dla naukowców, ale też dla studentów z zagranicy? Tak, chociaż pewnie to dotyczy głównie studentów biznesu, administracji, finansów. Nie sądzę akurat, żeby lekarze czy archeolodzy byli aż tak tym podekscytowani, chociaż prawdą jest, i to warto to powiedzieć, nawet pewnie nie wszyscy na sali to wiedzą, że Polska jest europejskim tygrysem. Ma pierwszy raz w naszej historii, nam się naprawdę coś udało i pokonaliśmy wszystkich w naszym regionie. Jesteśmy najbardziej dynamiczną gospodarką w całej Europie i w Europie Środkowej tym bardziej, jednym z globalnych tygrysów. I to jest coś, co powinno być na sztandarach Ministerstwa Nauki, Polski, premiera, każdego biznesmena, każdego z państwa, który wyjeżdża za granicę. Nie mamy się czego wstydzić, odwrotnie, mamy ogromny sukces i wielu powinno ze świata przyjeżdżać, żeby zobaczyć, na czym ten sukces w Polsce polegał, ale głównie będziemy ściągać pewnie tych, którzy się zainteresowani biznesem i robieniem pieniędzy. Chciałem też zarysować, a jeszcze jedno, pan rektor zadał, pan profesor powiedział o tym, że kluczowe jest, żeby ściągać tą kadrę z zagranicy do nas. Jak myślę, że warto by porozmawiać, może zapytać pana rektora, dlaczego do tej pory nam się nie udało tego zrobić. Dlaczego przypuszczam, że na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim i innych uniwersytetach w Polsce zagranicznych naukowców można policzyć na palcach jednej dłoni, bądź może dwóch. Mówimy o kadrach, w których są tysiące, dziesiątki tysięcy naukowców w Polsce i może mamy, teraz strzelam, 20, 30, 40 zagranicznych naukowców, więc co sprawia, że do tej pory to nie działało i co trzeba zrobić, ale konkretnie, bo każda strategia składa się z drobnych kroków, co trzeba zrobić, żeby ci naukowcy do nas przyjeżdżali, bo to nie jest tylko kwestia atrakcyjności Polski, ja myślę, że to jest również kwestia popytu z Polski. Jak to jest, że te uniwersytety do tej pory same z siebie o tą kadrę nie zamykały? Czy coś jest, coś w samym środowisku akademickim, które sprawia, że ten ferment intelektualny, który taki noblista czy inny zagraniczny naukowiec by sobą przyniósł, czy czasem to wszystkim odpowiada? Czy może są komfortowi z tym status quo, z którym pracują na uczelniach od 30 lat i może nie chcą, żeby jakiś zagraniczny naukowiec przyjeżdżał, już teraz prowokuję i przesadzam, i nagle im mówił, że po prostu można inaczej prowadzić badania, można inaczej uczyć studentów, można współpracować z biznesem, można komercjalizować, można patentować, nie po to, żeby był patent, tylko żeby coś z tego było. Więc myślę, że jest ważne, żeby porozmawiać o tym, jakie są lessons learned, jakie są lekcje z tego po 25 latach transformacji. Dlaczego tej naukowej kadry zagranicy nie ma i co zrobić, żeby tym razem nam się udało. I może na sam koniec jeszcze w szerokim kontekście, jako ekonomista. Wszyscy się na pewno państwo zastanawiają, co zrobić, żebyśmy w 2030 roku zarabiali tyle, co Niemcy. I dla mnie są trzy wyzwania dla Polski, które są kluczowe, żeby ten poziom dochodów uzyskać. Po pierwsze edukacja, innowacje i demografia. I wśród tych trzech wyzwań nauka i umiędzynarodowienie jest właściwie kluczowe. Nie będziemy mieć dobrej edukacji bez otwarcia na świat, mówię na poziomie wyższych uczelni. Nie będziemy mieć innowacji bez dobrych uczelni, bez otwarcia na świat i bez zagranicznego know-how. Sami tego po prostu nie wymyślimy, nie dołączając do tej globalnej gospodarki, nie ściągając pomysłów z zewnątrz. I po trzecie demografia. Tu w strategii jest tam taki jeden pasus, jeden zdanie, które o tym mówi. Dla Polski ogromnym zagrożeniem jest to, że będzie się nasza populacja zmniejszać i będziemy się starzeć. Jeżeli nic nie zrobimy, to w 2040 roku będziemy małym krajem starych ludzi. Uważam, że Polska może być edukacyjnym hubem, który jest też sposobem na to, żeby Polska ściągała do siebie imigrantów, którzy będą tu chcieli później zostać. Tych najlepszych imigrantów przedsiębiorczych, wyedukowanych, skłonnych i chcących w Polsce zostać. My ich tak naprawdę już teraz potrzebujemy 100 tysięcy rocznie. 100 tysięcy rocznie, żeby ten ubytek, który nam grozi, żeby go zapełnić. Więc w tym kontekście ta strategia jest też kluczowa, żeby zastanowić się, czy może nawet te 100 tysięcy, ten cel w 2020, może to za mało. Może Polska ma szansę być jeszcze większym hubem, który jest też takim sposobem na ściąganie studentów z Europy Wschodniej i z reszty świata do Polski. Panie dyrektorze. Dlatego, że wydaje mi się, przepraszam, że ja tak wchodzę. Bardzo proszę. Dlatego, że mnie się wydaje, że nie powinniśmy lekceważyć studentów z tej okolicy najbliższej. Dlatego, że oni
mają szansę tutaj pozostać po uzyskaniu dobrego wykształcenia. I takich ludzi nam jest naprawdę potrzeba. Do tego tematu jeszcze, panie profesorze, wrócimy dzisiaj. Ja chciałem zapytać pana dyrektora, w zasadzie prosić pana dyrektora o radę. I dla nas, ale przede wszystkim dla samych uczelni. Co uczelnie w innych państwach europejskich, także z naszego regionu, zrobiły takiego, że ten odsetek studentów zagranicznych już teraz jest u nich wyższy niż w Polsce? Muszę panu powiedzieć, że aż tak precyzyjnego przeglądu sytuacji nie posiadam oczywiście, żeby szermować tutaj statystykami i danymi porównawczymi między Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją a Węgrami. Ale muszę powiedzieć coś, co się odrobinę różni od treści pańskiego pytania, co mi się jednak wydaje bardzo ważne. W Europie jest tak, że wprawdzie na czołowych uczelniach we Francji, w Niemczech czy we Włoszech liczba profesorów, wykładowców wizytujących oraz tych zatrudnionych na dłuższe okresy czasu pochodzących z innych uczelni, z innych krajów jest dużo wyższa niż u nas, ale są to w większości we Francji ci Francuzi, którzy otarli się o Amerykę, czy Chiny, czy Japonię. W Niemczech podobnie, we Włoszech podobnie. Każdy ma predylekcję do zatrudnienia przede wszystkim swoich własnych obywateli, bo to jest bliższe kulturowo, a jednocześnie jest świadomość, że to są ludzie, którzy mieli ekspozycję długoterminową i silną na inne metody dydaktyczne, może lepsze niż nasze własne, na inne sposoby podejścia do studenta, na inną jakość procesu nauczania. Myślę, że powinniśmy się w Polsce również koncentrować przede wszystkim na tym, jak przyciągać tych uczonych, wykładowców, dydaktyków, badaczy pochodzenia polskiego, którzy wyjechali z Polski, a którzy może nawet urodzili się poza Polską i gotowi byliby podzielić się swoimi doświadczeniami u nas. Jest jednak i druga strona medalu i ta mi się wydaje jeszcze ważniejsza właściwie. To jest mobilność kadry dydaktycznej, akademickiej i również personelu administracyjnego uczelni wyjazdowa. I tu jest pytanie, czy Polska tworzy dostatecznie dużo zachęt i możliwości na poziomie każdej z uczelni i na poziomie wsparcia przez ministerstwo. Mnie się bardzo spodobało to, co usłyszałem w wystąpieniu pani profesor Nałęcz, co nawet sobie wypisałem właśnie, pokazuje, że zaszły w Polsce zmiany prawne ułatwiające współpracę międzynarodową. Otóż na poziomie uczelni należy sobie postawić pytanie, czy państwo wystarczająco ułatwiacie sabbaticals? Czy państwo wystarczająco zapewniacie możliwości zastępstw czasowych dla tych, którzy wyjadą, żeby pozyskać jakąś wiedzę dydaktyczną lub inną na uczelniach zagranicznych? Czy zachęcacie, a nawet zmuszacie, nakłaniacie swoich pracowników, którzy powrócili z zagranicy, do intensywnego wykorzystania tego dodatkowego potencjału wiedzy i umiejętności w modernizacji, adaptacji procesu nauczania i treści kurikulum w swojej uczelni. I tak dalej, i tak dalej. Można ciągnąć tę listę. To wydaje mi się bardzo potrzebne, dlatego że czy to Polska, czy Niemcy, czy Włochy, 80-90% studentów nie wyjedzie nigdy studiować za granicą, a oni też mają prawo do jakości procesu nauczania i treści nauczania uzyskiwanych dzięki umiędzynarodowieniu własnej uczelni. I to można osiągać poprzez umiędzynarodowienie wymiany akademickiej na poziomie kadry dydaktycznej, kadry badawczej i nawet personelu administracyjnego uczelni. Panie dyrektorze, już pan profesor Koźmiński zaczął ten temat. W tej chwili na 36 tysięcy studentów z zagranicy około 15 tysięcy to studenci z Ukrainy, około 3 tysięcy to studenci z Białorusi. Ale ja rozumiem, panie dyrektorze, że absolutnie korzyści z tych studentów są porównywalne z tymi, którzy przyjeżdżaliby z innych państw, tak? Znaczy nie ma tu żadnych zagrożeń z pana punktu widzenia. Pan,
Tu również nie kusiłbym się o ocenę całościową i nie uważam się za człowieka miarodajnego do wygłoszenia takiej oceny. Mam szczątkowy, odcinkowy punkt widzenia po powrocie na stałe do Polski, zatrudniwszy się na zasadzie umowy o pracę na jednej z uczelni warszawskich. Jakość studentów, których rekrutujemy za bliską granicą i za nieco dalszymi granicami od Polski, jest niezwykle zróżnicowana i niekoniecznie, wydaje mi się, odpowiadać aspiracjom i ambicjom uczelni polskich, zwłaszcza czołowych uczelni polskich. Musimy starać się o dalsze podnoszenie jakości procesu rekrutacyjnego, to na pewno. To w tym samym temacie pan profesor Koźmiński i pan profesor Pałys. Mi się wydaje, że oczywiście zbytnia przewaga jednej nacji, czy dwóch, powiedzmy, czy też mówiąc ogólnie, nacji rosyjskojęzycznych, nie jest wskazana. Natomiast potrzebny jest miks. My mamy u siebie 56 narodowości, ale rzeczywiście grupa studentów z Ukrainy stanowi bardzo znaczny procent i byłoby dobrze, gdyby, że tak powiem, to zróżnicowanie było nieco większe. Natomiast z tym, o czym powiedział pan ambasador Truszczyński przed chwilą, wydaje mi się, że zasada, że każdy młody człowiek, który robi doktorat na polskiej uczelni, powinien spędzić przynajmniej jeden semestr, a najlepiej jeden rok na jednej z topowych uczelni światowych, najlepiej amerykańskich. To jest zasada, którą moim zdaniem trzeba przyjąć. Ona jest niesłychanie istotna i my się staramy tę zasadę realizować. A czy jak człowiek zrobi doktorat, to się go wypycha, żeby powijał się po świecie, wraca, a później często znowu wyjeżdża. Ta mobilność jest niesłychanie istotna, dlatego że ona stanowi pewien substytut dla masowego zatrudnienia ludzi ze świata. Pan profesor Marcin Pałys. Jak wspominałem wcześniej, z mojego punktu widzenia najistotniejszą rzeczą jest otwartość i wymiana doświadczeń. I dlatego warto myśleć także nad tym, jakie są ograniczenia i jakie są motywacje dla ludzi przy wyjeżdżaniu, przyjeżdżaniu i wymianie międzynarodowej. Z punktu widzenia, jakiś czas temu dyskusja obracała się dookoła tego, co przyciąga albo nie przyciąga ludzi do Polski. Zarówno studentów, jak i ludzi, jak i naukowców przyciąga chęć zrobienia czegoś, co im pomoże w karierze. A więc jeżeli Polska jest widziana w międzynarodowej skali jako miejsce, gdzie studiowanie w Polsce jest takim krokiem do przodu w karierze, albo na przykład staż podoktorski na jakiejś uczelni polskiej jest też czymś, co ułatwia dalszą karierę, to będziemy mieli kandydatów. Będziemy mieli dobrych kandydatów i będziemy mogli z nich wybierać najlepszych. Teraz to, jakie są formy tej wymiany, tej otwartości systemu, to bardzo zależy od sytuacji osób przyjeżdżających i wyjeżdżających. Bardzo często myślimy o długich wyjazdach jako, czy też całym, na przykład robieniu całego cyklu studiów, jako czymś takim, co na pewno miałoby największy efekt. Ale chętnych na wyjazdy długoterminowe albo na przyjazdy długoterminowe jest znacznie mniej od tych, którzy mogliby przyjechać na miesiąc czy dwa miesiące. Pytanie, czy nie lepiej zamiast szukać studentów przyjeżdżających na cały cykl studiów, poszukać takich studentów, którzy dwa razy w ciągu cyklu studiów przyjadą na krótsze okresy, bo być może ilość takich osób skłonnych do zrobienia tego jest dużo większa, a jednocześnie efekt, czy to będzie dwa razy wyjazdy, czy raz na cały czas, mogą się nie tak bardzo różnić. A więc tutaj w zależności od tego, jaka uczelnia, jaka dziedzina, jakie ograniczenia, jaka sytuacja, można szukać wielu różnych rozwiązań i nie upierać się przy jednym rozwiązaniu. Może ja tutaj jeszcze bym powiedział o jednej rzeczy. Są takie dziedziny, które z natury rzeczy są otwarte, pracują łatwo w zespołach międzynarodowych. Jeżeli myślimy o naukach technicznych, o naukach ścisłych, tam wymiana międzynarodowa jest bardzo czymś takim zupełnie naturalnym.
trochę inaczej wygląda w całym szeregu dziedzin humanistycznych, które mają tendencję do patrzenia w taki sposób lokalny na swój obszar badań. I tutaj jest bardzo wiele do zrobienia w celu przekonania, że zarówno ludzie że jest sens zapraszać ludzi z zewnątrz, jak i jest sens samemu wyjeżdżać. Jest sens w pokazywaniu tej dyscypliny jako czegoś, co jest także interesujące dla osób z zagranicy, a absolwenci tej dyscypliny u nas też mogą coś ciekawego powiedzieć wtedy, kiedy wyjadą za granicę. Także tutaj między dziedzinami jest bardzo dużo różnic i dlatego trzeba też dość elastycznie podchodzić do tych mechanizmów i zalecanych narzędzi, które miałyby to wspierać. Szanowni panowie, dzisiaj minister Nałęcz omawiała kazus Omanu. Studenci z tamtego kraju bardzo chętnie chcą przyjeżdżać do Polski, bardzo chętnie chcą w Polsce studiować. Ale komunikat był jednoznaczny. My nie potrzebujemy jakiejś super ekstra uczelni. Nie chodzi nam wcale o uczelnie akademickie, ale chcemy się kształcić w konkretnych zawodach, w konkretnym fachu. Jak panowie myślą, jak znowu uczelnie zawodowe mają przyciągać tych studentów z zagranicy? Jaka powinna być ich recepta na umiędzynarodowienie? Panie doktorze, też właśnie ten styk z biznesem, z gospodarką jest tu najważniejszy? Tak, dziękuję. Muszę przyznać, że nie jestem ekspertem od szkół zawodowych w Polsce jako takich, to pewnie wymaga jakiejś osobnej debaty. I cieszę się, że akurat Oman jest zainteresowany, ale mamy jeszcze ponad 200 innych krajów członków ONZ-u, więc pewnie ten potencjał jest duży wśród wielu krajów na podobnym poziomie rozwoju co Oman i może też biedniejszy, którzy by chętnie do Polski przyjechali. Szkolnictwo zawodowe to akurat ciekawe, bo nie wydaje się to takie oczywiste, mówię, panie doktorze, o szkołach wyższych zawodowych. Oczywiście mówię, tak, nie koniecznie o zawodówkach, których liczba i tak spada, chociaż swoją drogą tak a propos pytanie, czy nie uratować tych zawodówek, bo ich liczba spada z ponad 4000, jak pamiętam, to chyba 1500 teraz, czy akurat nawet ściąganie imigrantów, żeby zapełnili te zawodówki, nie byłoby dobrym pomysłem samym w sobie, ale wracając do szkół zawodowych, ja myślę, że tu sytuacja jednak jest podobna. Polska, ta strategia, o której mówi ministerstwo, myślę, że ona nie dotyczy tylko elitarnych uniwersytetów, które w Polsce chcemy stworzyć i Uniwersytet Warszawski się do tego bardzo dobrze nadaje. Ja chciałbym, żeby to był najlepszy uniwersytet w Europie Środkowej, a w pierwszej piątce albo dziesiątce Europy do 2020 roku. I to jest jedna strategia, jak przyciągnąć takich ludzi, którzy chcieliby w Warszawie studiować. Ja kiedyś byłem na Harvardzie, tam też pracowałem naukowo. Pamiętam, jak ci profesorowie z Harvardu żartowali, że jedynym zadaniem, jaki oni mają, to, żeby tych geniuszy, którzy się dostają na Harvard, żeby ich nie skrzywdzić. Bo już tam są tak dobrze, że chodzi tylko o to, że przez 4 lata przeszli przez te studia, oni i tak już sobie poradzą i po prostu będą dobrzy. Więc w Polsce też tak powinno być, ale ta ścieżka elitarna w żaden sposób nie wyklucza ścieżki zupełnie zawodowej, pragmatycznej, profesjonalnej, w której będziemy ściągać na jakiekolwiek okresy. Może być na miesiąc, i na dwa, i na całe studia, wszystkich innych. Tylko pytanie, czy jest taka świadomość wśród uniwersytetów, i powrócę do tego, to jest bardzo ważne dla ekonomisty, jaki jest system bodźców? Co tak naprawdę ten wyższą szkołę zawodową w Zielonej Górze ma skłonić do tego, żeby tych studentów chciała ściągać tą kadrę? Jedną z rzeczy, które bym może zasugerował co do strategii, że mieć taką część strategii, która mówi, jakie są lessons learned, jakie są lekcje, które żeśmy się nauczyli po tych 25 latach. Co wyszło i co nie wyszło i dlaczego? Bo myślę, że wtedy byśmy odkryli pewne bariery. Dlaczego ta uczelnia w Zielonej Górze do tej pory nie pomyślała albo nie myślała o tym, żeby takich zagranicznych studentów ściągnąć. Czy rzeczywiście wystarczy ten spadek demograficzny w Polsce? Czy to jest wystarczający bodziec, żeby oni w tym kierunku się skierowali zamiast tego, żeby lobować marszałka o dodatkową dotację? I myślę, tutaj jest kluczowe pytanie, jak ten system bodźców stworzyć, żeby to działało. Może jeszcze jeden przykład z mojego troszeczkę innego podwórka. Ja dużo pracuję z polskim systemem innowacji, między innymi też z Ministerstwem Nauki, ale z innymi.
Na przykład biura transferu technologii, które działają na uniwersytetach. Mieliśmy niedawno focus group, rozmawialiśmy z grupą świetnych młodych ludzi, którzy pracują w takich biurach transferu technologii na polskich uniwersytetach, uczelniach. I okazuje się, że ja im zadałem pytanie, jaki oni mają bodziec, żeby chcieć maksymalizować wartość własności intelektualnej uniwersytetu, to oni zaczęli krążyć oczami, bo nie wiedzieli za bardzo, o czym mówię. Tam nie ma systemu bodźców. Nie mają za bardzo zachęty, żeby tą wartość maksymalizować. Więc myślę, w kontekście makro podobnie jest z polskimi uczelniami. Można? Pan profesor, pan ad vocem. Otóż jest takie prawo organizacyjne, które brzmi trochę zabawnie, ale coś w nim jest. Mianowicie, że każda organizacja działa tak źle, jak tylko może. Otóż jeżeli chcemy, żeby uczelnie zrobiły to czy tamto, to one po prostu muszą to zrobić, bo inaczej zginą. I to jest bardzo prosta i brutalny sposób powiedzenia, co należy zrobić. Jeżeli ktoś ma możliwość życia w miarę komfortowego, bez specjalnego wysiłku, bez szukania jakichś nadzwyczajnych, zewnętrznych źródeł, no to wtedy na ogół wybierze taki sposób życia, zwłaszcza jeśli jest w pewnym wieku. No jak nie może, no to wtedy zmuszony coś zrobi. Pan ambasador, proszę. Dla wyższych szkół zawodowych to nie ma chyba innej recepty niż ścisłe powiązanie z biznesem i ścisłe powiązanie z całym otaczającym środowiskiem na poziomie aglomeracji miejskiej czy regionu. To nie jest recepta na sukces w każdym przypadku, ale to jest niezbędny warunek. W Polsce może nie jest tak zupełnie źle, dlatego panie dyrektorze, że... jeśli mogę się wtrącić, czy tak. Ten styk z biznesem, styk z gospodarką, które są, zgadzamy się, bardzo potrzebne i oczywiste, czy to może przyciągnąć tych studentów z zagranicy, którzy ale tu przede wszystkim niekoniecznie... własnych studentów, żeby przyciągnęło to i raz, własnych polskich ale... studentów podnosiło w górę, jeśli idzie o poziom kompetencji ale jeżeli i te zatrudnialność też potrzebują studentów na rynku pracy. Być może. A przy okazji naturalnie, jeśli pojawią się przewagi konkurencyjne polegające na specjalizacji umożliwiającej ssanie najlepszych praktyk biznesowych, i rozwiązań technologicznych oraz proceduralnych, które zmieniają, podnoszą jakość kurikulum, treści przekazywanych studentom przez uczelnię, to może być wykorzystywane jako argument i powinno być nawet wykorzystywane jako argument i czynnik promocji na rynkach krajów ościennych, a może nawet na rynkach krajów odległych, jeśli tam taka potrzeba zachodzi, tak jak w Omanie, który pan wymienił. Myśmy jeszcze, jak pracowałem w Komisji Europejskiej, uruchomili taki pilotażowy program zwany Alianse na rzecz wiedzy, Knowledge Alliances, który miał za podstawowe założenie budowanie podatności i na innowacje i zmianę dzięki ścisłym powiązaniom biznesu i uczelni wyższych i zmianę, adaptację kurikulów oraz metod dydaktycznych, krótko mówiąc modernizację. W pierwszej edycji tych Knowledge Alliances mieliśmy niedoreprezentację uczelni z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polski, mimo że popyt na to był olbrzymi, przerastający kilkudziesięciokrotnie to, co mogliśmy zaoferować, mając ograniczone wtedy jeszcze środki, ale już w drugiej edycji, ku mojemu nawet powiem lekkiego zaskoczeniu, na liście uczelni, które zmieściły się w konsorcjach wygrywających, znalazło się parę uczelni polskich, właśnie zawodowych, niekoniecznie z pierwszej półki uczelni polskich, tak jak to rozumiemy. Czyli jakieś przewagi te uczelnie miały. Czymś się spodobały po prostu partnerom wiodącym w konsorcjum i zostały przyciągnięte do konsorcjum, wzięły udział w wygrywającym programie. To nie jest być może dowód wystarczający, ale to jest jakaś jaskółka być może korzystnych zmian. Panie doktorze, kiedy jesteśmy już przy tym styku szkolnictwa wyższego nauki z biznesem i gospodarką, chciałem też przy okazji zapytać, czy i jak ewentualnie umiędzynarodowienie wpływa na przygotowanie absolwentów danej uczelni do rynku pracy, do wyzwań rynku pracy?
Odpowiedź krótka jest, że tak wpływa. Odpowiedź długa jest taka, że bardzo wpływa. Nie wiem, jak inaczej odpowiedzieć. A ta dusza? Oprócz tego, że pomyślę o takich danych ze Stanów Zjednoczonych, które znam, dotyczące Doliny Krzemowej, gdzie i w ogóle całej Ameryki i też często zachodniego systemu wyższej edukacji, gdzie jest bardzo ścisła korelacja między jakością uniwersytetu a jego umiędzynarodowieniem. Właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby można było zrobić to inaczej, nie będąc częścią globalnego rynku nauki, a tym zwiastunem, tym posłańcem tej nauki są właśnie studenci i zagraniczni naukowcy. To trudno mi sobie wyobrazić, że jakiś przykład uniwersytetu na świecie, który by był dobry, nie będąc umiędzynarodowionym. Nie wiem, czy panowie znają jakiś taki przykład. Ale w Dolinie Krzemowej ponad połowa startupów, nowych firm założonych w Dolinie, to są startupy założone przez imigrantów wykształconych w Kalifornii, na Stanfordach i innych. Takie firmy jak Apple, eBay, Google i cała reszta została utworzona właśnie przez imigrantów, którzy przyjechali na studia i zostali. Dlaczego nie w Polsce? 70% inżynierów IT pracujących w Dolinie Krzemowej to są imigranci wykształceni w Dolinie Krzemowej. Chyba pan mnie pyta, jaki jest związek. Ja nie mam innej odpowiedzi, tylko muszę powiedzieć, jest związek ścisły i właściwie innego nie ma i związek to jest przyczynowo-skutkowy. Jeżeli chcemy, na przykład bardzo wiele się o tym mówi, podnieść Polskę na zupełny inny poziom innowacji, przejść od imitacji do innowacji, od kopii do oryginału, czy jak lubię mówić, od mikrochipsów, od chipsów do mikrochipów, to bez umiędzynarodowienia w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Panowie profesorowie mają informację, jak wielu studentów z zagranicy potem zostaje w Polsce, czy raczej wracają do swoich państw? Orientujecie się panowie, jak to wygląda po waszych uczelniach? Ja muszę powiedzieć, że my śledzimy losy naszych absolwentów i co ciekawe, że spora ilość tych zagranicznych studentów zostaje u nas, a spora u nas ilość polskich studentów wędruje do pracy w świat. Natomiast jedna rzecz jest szalenie istotna, która nawiązuje do tego, o czym pan mówił, doktor Piątkowski, mianowicie, że student, który przeszedł przez międzynarodowe środowisko, odbył przynajmniej jeden dłuższy staż za granicą, odbył staż w międzynarodowej firmie, to jego wartość na rynku pracy jest zupełnie nieporównywalna z takim, który tego nie ma za sobą. I to jest szczególnie istotne. Jeżeli chcemy mieć studentów, którzy będą, absolwentów, którzy będą rozchwytywani przez pracodawców, to oni muszą przejść przez ten cały tygiel umiędzynarodowienia, który uczelnia musi im stworzyć. Panowie profesorowie, panowie mówią tak. Czy mógłbym jeszcze też pewnie, słowa oczywiście, dodać? Pan profesor. Wydaje mi się, że tutaj i zgadzam się w zupełności z panem doktorem Piątkowskim, od tego, że zobaczyło się coś więcej niż tylko własną uczelnię, własne miasto, nikt jeszcze nie zgłupiał, natomiast wielu zmądrzało. I to jest po prostu tak, że ci ludzie mądrzejsi mają zawsze większe szanse na rynku pracy. Czy będziemy o nich myśleć jako o pracownikach najemnych, którzy będą szukali pracy w dużych firmach, czy także jako o przedsiębiorcach, tutaj bardzo się cieszę z tego przykładu Doliny Krzemowej i startupów, czyli tych ludzi, którzy założą własny biznes i wówczas dla nich przejście od działalności na rynku polskim do przejścia do działalności w skali europejskiej czy globalnej nie stanowi żadnego problemu. Ale do tego w tym bardzo pomaga właśnie jakiś kawałek stażu za granicą, kawałek pobytu za granicą, wyjazd, zobaczenie czegoś więcej niż tylko to, co się ma pod ręką. Panowie mówią, pan profesor Pałys, pan profesor Koźmiński, że tak, u was na uczelni jest kadra mówiąca po angielsku. W dziekanatach można mieć informacje po angielsku. Są przedmioty w języku angielskim i tak dalej, i tak dalej. Jak przekonać panowie inne uczelnie, by u nich było podobnie? Jak
namówić ich do tego, że dzięki takim działaniom mogą podnieść ten swój wskaźnik umiędzynarodowienia. I czy panu zdaniem to teraz piłka leży przede wszystkim po stronie tych poszczególnych uczelni, czy też konieczne są jakieś działania szersze, odgórne? Czy te uczelnie są tu najbardziej odpowiedzialne? Mi się wydaje, że strategia umiędzynarodowienia jest przede wszystkim sprawą poszczególnych uczelni. One tworzą strategię. Trudno mówić o jakiejś, że tak powiem, ogólnonarodowej strategii umiędzynarodowienia. Natomiast władze, przede wszystkim ministerstwo, mogą pomagać w tym celu, ale wydaje mi się, że mogą także i karać. To znaczy zmniejszać dotacje i wszelkiego rodzaju dopływy finansowe dla tych, którzy tego nie robią. Ja osobiście jestem prymitywnym człowiekiem i uznaję zarówno marchewkę, jak i kij. Pan profesor Pawłys. Ja bym powiedział w ten sposób. Niewątpliwie, wracając do pana pierwotnego pytania, jeżeli ktoś nie chce się umiędzynarodawiać, to ja bym najpierw, znaczy ja bym nie sięgał tutaj po kij i powiedział, a ty niemądry, ja ci zaraz tutaj przyłożę, tylko raczej bym się zastanowił nad pytaniem, ale dlaczego? Właściwie co jest złego w tym umiędzynarodowieniu? Dlaczego to się nie opłaca? Jeżeli się nie chce i ktoś potrafi świetnie funkcjonować bez tego, to pewnie go nie przekonamy na siłę, a jak każemy się umiędzynarodawiać, to zostaną wyprodukowane odpowiednie sprawozdania, z których liczbowo będzie wyglądało, że wszystko jest świetnie. Ale chciałem powiedzieć przy tym zastanawianiu się, jaka jest rola uczelni, jaka jest rola ministerstwa, jaka jest rola strategii, o tym, że to oczywiście uczelnie są odpowiedzialne za to, żeby zapewnić odpowiednie programy kształcenia, które są atrakcyjne dla studentów z zagranicy, które są programy badań, które są atrakcyjne dla naukowców z zagranicy. Natomiast rolą ministerstwa, przynajmniej tak ja bym sobie wyobrażał, jest to, aby przekonywać za granicą i kandydatów na studentów, i kandydatów na naukowców do tego, że Polska jest dobrym krajem do robienia ich kariery, że oni powinni przyjechać tutaj, bo to jest dobre dla nich. I tego żadna uczelnia nie zrobi, to znaczy żaden uniwersytet, żadna uczelnia zawodowa nie jest w stanie działać na taką skalę. Natomiast ministerstwo i różnego rodzaju instytucje państwowe mają tę możliwość, czy przez sieć przedstawicielstw dyplomatycznych, czy przez właśnie robienie wspólnych wydarzeń, które są przeznaczone do promowania Polski i polskich uczelni w ogóle, co później może być wypełniane przez oferty poszczególnych uczelni. Tutaj też przez chwilę padło pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że jakość tych uczelni, które będą pokazywane za granicą, jest istotna, czy nie jest istotna. To jest pewnego rodzaju zagadnienie o charakterze politycznym, nad którym warto się zastanowić. To znaczy, czy mamy pokazywać tylko najlepsze uczelnie i przekonywać, że te uczelnie to jest właśnie to, z czym ktoś przyjeżdżający do Polski, kto nie wie nic na ten temat, się spotka. Czy też pokazywać pełne spektrum, mówiąc mamy i bardzo dobre uczelnie, ale mamy i uczelnie, które będą działały na gorszym poziomie. To jest kwestia wizerunku. A więc podsumowując to, może w takich kategoriach trochę, znowu używając języka rynkowego, uczelnie powinny zapewnić pewien, przepraszam za to wyrażenie, pewien produkt. Natomiast ministerstwo i czynniki polskie, znaczy państwowe, powinny zadbać o promocję tego produktu i przejąć na siebie pewną istotną część marketingu. Jeżeli tak spojrzymy na tą strategię, to wówczas ten podział obowiązków staje się o wiele, znaczy taki bardzo klarowny i widać, jaka jest rola dla każdego. Pan ambasador. Kij, marchewka, tak. Czy jakoś inaczej, no, panie więc ambasadorze? Właśnie, nie, może dodatkowy instrument sprawdzający. Ja myślę, że wszyscy państwo, tak jak tu jesteście w tej auli, w tej sali, reprezentujecie uczelnie, które zaciągnęły określony zestaw zobowiązań i zgłosiły określony zestaw deklaracji, podpisując się pod kartą studenta Erasmusa, Erasmus Charter for Higher Education, jak to nazywamy w Brukseli.
I to nie są słowa rzucane na wiatr, tylko to są konkretne zobowiązania. W ostatnich paru latach tak zwana Bruksela poprzez wyśrubowanie i rozszerzenie i konkretyzację wymogów jakościowych dotyczących organizacji i obsługi procesu mobilnościowego stara się wymusić zarówno wyższą jakość tej obsługi, jak i doprowadzić do tego, żeby tą pośrednią choćby drogą poprzez mobilność indywidualną sprzyjać na poziomie każdej uczelni zmianie, adaptacji, modernizacji procesu dydaktycznego i treści przekazywanych przez wykładowców studentom. Nie ma narzędzi karania oczywiście, ale agencja wykonawcza, jaką w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, ma prawo i obowiązek weryfikować w praktyce na poziomie uczelni, jak te deklaracje przedstawione w ramach ubiegania się o kartę studenta Erasmusa są realizowane w praktyce. I istnieje istotnie możliwość odebrania takiej karty, a siłą rzeczy uczestnictwa w programie Erasmus+, jeśli się okaże, że jakość w wielu punktach szwankuje. Pan doktor Piątkowski. Może tylko się odniosę do tego, co powiedział pan rektor Pałys. Może powiem, że dobry PR jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodził. I Polskę warto sprzedawać, ale zły czasami tak, ale dobry nie, akurat w Polsce możemy mieć dobry. I tu chodzi o to, jak się sprzedajemy sensu largo, cały kraj, ale również jak każda to robi to uczelnia. I pan rektor zapytał, czy powinniśmy to robić pojedynczo, pokazując jeden uniwersytet, czy systemowo całość. To skojarzyło mi się z taką historią spotkania studentów z prezydentem Komorowskim. Jeden ze studentów zapytał prezydenta, czy dalej powinniśmy my, mężczyźni, całować kobiety w dłoń. I na to prezydent Komorowski odpowiedział, tak, bo czegoś trzeba zacząć. I tutaj mi się to kojarzy, że dlaczego nie zacząć od Uniwersytetu Warszawskiego, najlepszego uniwersytetu w Polsce, bo znowu, jak jest się w Nowym Jorku, w Bostonie, w Chicago, w Singapurze, to nikt tych polskich nazw nie rozpoznaje. Niestety, nikt nie słyszał za bardzo o Warsaw University, nikt nie słyszał o Warsaw School of Economics, nikt nie, o Jagiellonian to już trudno im wymówić, nikt tak naprawdę o nas nie słyszał. Więc może od tego, czego warto zacząć, to wypromujmy różnymi sposobami, jeden, dwa, pewnie Jagielloński, jak tutaj ktoś jest, to będzie zazdrosny, więc niech to będzie też ten Jagielloński i szkoły też niepubliczne. Wypromujmy, bo mamy co promować. I myślę, że to będzie sposób najbardziej praktyczny i konkretny, żeby Polska na tej mapie zaistniała. Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć. Pan profesor mówił o kiju i marchewce, co myślę zgodne z tym, co ja chciałem powiedzieć, ale też warto by porozmawiać i w strategii, i później w planie działania do strategii się nad tym zastanowić. Czy uniwersytety, jak mogą się dopasować do tego pomysłu międzynarodowienia? Czy na przykład governance, czy styl zarządzania, system zarządzania uniwersytetami pozwala panu rektorowi dokonać koniecznych zmian? No bo jeżeli mamy się umiędzynarodowić, to musimy pewnie dokonać pewnych zmian w kadrze. Nie każdy profesor się nauczy angielskiego albo będzie chciał się tego angielskiego nauczyć. Nie każdy będzie chciał prowadzić wykładów. Pytanie wtedy to co z nim robimy? Czy czekamy, aż przejdzie na emeryturę, czy rektor ma jakieś inne sposoby, żeby zmieniać strukturę kadry? To dotyczy też administracji. Ja ostatnio byłem w swoim alma mater w Szkole Głównej Handlowej. Akurat mojej świetnej pani w dziekanacie nie było, bo zawsze była miła, ale były inne panie i mnie potraktowały jak intruza i pomyślałem, że nic się od 25 lat nie zmieniło. I wtedy zastanawiam się, jak to się dzieje, że w takiej szkole, w takiej uczelni jak SGH nie było to możliwe, żeby przez 25 lat te osoby się zmieniły albo je ktoś zmienił. Znaczy, czy rektor może przywrócić te osoby rynkowi pracy? Czy ma takie narzędzia i mechanizmy, żeby do tego doprowadzić? Bo my możemy mówić o strategii, o deklaracjach, o pomysłach, ale koniec końców trzeba podejmować często trudne decyzje. I czy rektorzy mają narzędzia, żeby takie decyzje podejmować? Szanowni Państwo, każdy panel dyskusyjny ma na końcu swoje podsumowanie, a więc ta reguła musi zostać spełniona. Będzie tak też również dzisiaj. Może pan ambasador Jan Truszczyński na początek. Ale przepraszam, bo nie,
Podsumowa- nie dosłyszałem, podsumować. Podsumowanie, tak. Dobrze. No więc ja mogę powtórzyć tylko to, co powiedziałem już na początku. Trzy rzeczy wydają się w Europie ważne. Pierwsze, stałe podnoszenie jakości mobilności indywidualnej i to obejmujące nie tylko wyjeżdżających studentów po kredyty oraz przyjeżdżających na studia magisterskie studentów do naszej uczelni, ale również inne rodzaje mobilności na czele z mobilnością krótkoterminową lub długoterminową kadry akademickiej. Po drugie, stała praca nad podnoszeniem jakości treści przekazywanych studentom oraz metod dydaktycznych, którymi posługuje się uczelnia poprzez inter alia wykorzystanie doświadczeń płynących z zagranicy oraz wiedzy, którą dysponują pracownicy dydaktyczni i naukowi mający za sobą praktykę i pobyty zagraniczne. I po trzecie, budowanie sieci powiązań długoterminowych, nazywamy je strategicznymi, z innymi uczelniami w innych krajach Europy, w innych krajach świata, tworzenie programów studiów magisterskich i doktoranckich wspólnych lub dwudyplomowych, jak najwięcej tego, jak najwięcej się o to starać. To są te trzy kierunki działania, które powinna rozważyć każda uczelnia dążąca do umiędzynarodowienia. Pan profesor Pałys. Ja powtórzę to, co powiedziałem na samym początku. Wartością jest jakość kształcenia i jakość poziom badań naukowych. Aby to mogło być możliwe, aby można to było robić, potrzebna jest otwartość, a jedną z form otwartości jest internacjonalizacja. Gdy patrzymy na to w ten sposób, od razu wiemy, jakie formy internacjonalizacji nam się opłacają, a jakie się nie opłacają, bo nie służą temu pierwotnemu celowi, czyli jakości. Po stronie szkół wyższych jest stworzenie wewnątrz szkół warunków do tego, aby umiędzynarodowienie nie napotykało na bariery i żeby istniał system bodźców i zachęt. Po stronie czynników ogólnopaństwowych jest wsparcie w promocji i zachęcaniu studentów i pracowników naukowych, różnych uczelni, naukowców generalnie do tego, aby widzieli Polskę jako miejsce, które jest dobre dla ich kariery i wtedy będą chcieli tutaj przyjeżdżać. I ostatnie, istnieje wiele form umiędzynarodowienia, zarówno krótkie pobyty, jak i długie pobyty, przyjazdy i wyjazdy. Korzystajmy ze wszystkich tych form w taki sposób, w tych miejscach, gdzie jest to, gdzie one najlepiej się spełniają. I starajmy się, aby te wszystkie działania właśnie służyły temu, aby uczelnie stawały się lepsze, aby studenci byli lepiej kształceni, a badania naukowe prowadziły do rezultatów, które są ważne, które się liczą na całym świecie, nie tylko u nas. Pan profesor Koźmiński. Mi się wydaje, że taką dobrą metaforą, która pokazuje umiędzynarodowienioną uczelnię, jest pojęcie hub, czyli taki, jakby to powiedzieć, punkt centralny, w którym spotykają się różnego rodzaju strumienie, zarówno z zewnątrz, jak i wychodzące. I one muszą mieć charakter międzynarodowy, muszą mieć charakter globalny. Jeżeli tak, to istotna jest także wewnętrzna kultura tego rodzaju instytucji. Mi się wydaje, że myśmy o tym nie mówili, ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że polskie uczelnie w znacznej swojej większości nie mają kultury, która jest sprzyja umiędzynarodowieniu. Jest dosyć zamknięta. W jaki sposób można to zmienić? No to trzeba trochę zamieszać. Nie ma innego sposobu. Trzeba tam wprowadzić stosunkowo znaczną ilość osób, które miały ekspozycję na świat. No i wreszcie kwestia sposobu zarządzania, czyli governance. Polskie uczelnie powinny być zarządzane tak jak dobre uczelnie międzynarodowe.
Nie można robić z nich jakiegoś takiego śmiesznego skansenu. To muszą być uczelnie zarządzane w sposób profesjonalny i w które wyraźnie formułują i realizują swoje strategie, przy czym w tym profesjonalnym zarządzaniu ważny jest także czynnik międzynarodowy. Istotne jest to, żeby w gronach doradczych przynajmniej uczelni zasiadali ludzie ze świata, którzy będą wspomagali to, co nazywa się International Advisory Board. To jest rzecz, która jest niezbędna i którą warto do tego wprzęgnąć także. Czyli czeka nas dosyć poważna zmiana kulturowa i zmiana stylu i sposobu zarządzania, jeżeli chcemy ten cel osiągnąć. Pan doktor Piątkowski. Dziękuję. Trzy przesłania na koniec. Nie dogonimy Zachodu, nie spełni się Złoty Wiek i nie wyjdziemy z europejskiej peryferii bez umiędzynarodowienia uczelni, bo dla mnie to jest kluczowe, żeby podnieść poziom polskiej edukacji, nauki, innowacji i też poradzić sobie z naszym problemem demograficznym. To jest kluczowe. Ja chciałbym, żeby w 2020 roku, jak już będziemy się spotykać na podsumowaniu tej strategii, to żeby były uczelnie w Polsce, w którym mówi się wszędzie po angielsku, najlepiej w 100%, w której spotkania kolegiów odbywają się po angielsku, bo ktoś tam po polsku nie rozumie i nawet członkowie senatu uczelni rozmawiają z sobą po angielsku, bo uważają, że tak powinni robić, bo angielski jest lingua franca i też nie wypada im rozmawiać po polsku, skoro są członkowie senatu z zagranicy. Tak powinna wyglądać polska uczelnia, na której mówi się po angielsku, ale oczywiście są też przedmioty, w którym po polsku też powinni się uczyć. Po drugie, chciałem podziękować Ministerstwu Nauki za strategię, pierwszą taką strategię w historii, która myślę, że jest bardzo dobra, idzie w dobrym kierunku. Proponowałbym tylko ją wzbogacić o dwa elementy. Jeden to lessons learned, czyli czego żeśmy się do tej pory nauczyli, taką dobrą, mocną diagnozę sytuacji. Dlaczego to, o czym mówimy do tej pory się udało albo nie udało. I dołączyłbym też bardzo jasny, prawie że biznesowy plan działania, co pozwala mi przejść do punktu trzeciego, czyli implementacji, mówiąc po polsku, wdrożenia. Diabeł tkwi w szczegółach. Naprawdę możemy się zgodzić deklaratywnie co do strategii, ale wszystko później się rozbije na tym, czy uda nam się to wprowadzić w życie, czy będziemy mieć rozpisane cele, bodźce i monitoring. Bez tego ta strategia będzie, myślę, bezzębna i może nam się tej strategii nie zrealizować. I na pewno nie chcemy, żeby było dobrze, ale żeby wyszło tak jak zawsze. Dziękuję. Panie doktorze, tylko chciałem zaznaczyć, że ten cały program to właśnie jest wstęp do programu tak naprawdę. To są wstępne założenia i po to dzisiejsze spotkanie, po to ta dzisiejsza dyskusja, aby już rozmawiać na bazie tego, co zostało stworzone, o dokumencie końcowym, a więc też zachęcam Państwa do dyskusji, która zaraz się rozpocznie, ale również do wysyłania informacji na adres mailowy, który ukaże się dziś na stronie resortu, na temat Państwa pomysłów na umiędzynarodowienie, na temat tego, jak wygląda umiędzynarodowienie na Waszych uczelniach. Panom bardzo dziękuję za udział w panelu, ale proszę pozostać jeszcze na swoich miejscach, bo zapewne będą pytania od Państwa z sali również do Panów. No i zapraszam ponownie Panią Profesor, Panią Minister Darię Nałęcz. Proszę Państwa, nie wiem, czy mnie słychać. Proszę Państwa, proponuję, żeby pytania nie były dłuższe niż 2 minuty. Postaramy się na wszystkie Państwa pytania, wątpliwości odpowiedzieć, a więc zachęcam do zgłoszeń, zadawania pytań. Łukasz Marczak, ja reprezentuję jeden z PWSZ-ów polskich. Odnosząc się niejako do sprawy Omanu, a zarazem przytoczonej propozycji marchewki i kija. Otóż w Polsce kij jest stosowany wobec wszystkich uczelni w postaci oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia m.in. stopień internacjonalizacji kierunku studiów. Natomiast marchewka jest gwarantowana tylko niektórym, a mianowicie uczelniom akademickim w Polsce, które z tytułu internacjonalizacji otrzymują dodatkowe środki z ministerstwa.
Powtarzając pytanie, które zadałem kiedyś pani minister Nałęcz, chciałbym ponownie zapytać, czy uczelnie nieakademickie będą mogły liczyć na to, że podobnie jak uczelnie akademickie z tytułu internacjonalizacji będą dostawały dodatkowe środki wspierające tą internacjonalizację uczelni? Pytanie pierwsze. Pytanie drugie. Mówimy o internacjonalizacji. Chciałbym się dowiedzieć, na czym polega problem w wydaniu przez ministerstwa decyzji, iż stypendia w programie Erasmus Plus są stypendiami edukacyjnymi i tym samym zwolnienie ich z opodatkowania, ponieważ na dzień dzisiejszy ta forma, która jest, budzi pewne wątpliwości, zarówno w stosunku do podatku i oskładkowania ZUS-owego dla pracowników korzystających z programu Erasmus Plus, jak i dla absolwentów, którzy mają możliwość korzystania z programu, ponieważ tutaj jest wolna amerykanka do interpretacji przez urzędy skarbowe. Czy ja już mam odpowiadać? Tak, będziemy jeden na jeden? To może dziwne. Tak, pani minister, zrobimy. Dobra, ja może zacznę od podziękowania panelistom i odniesienia się do kilku uwag, które zostały zgłoszone, bo wydaje mi się, że one są bardzo ważne. Jedna informacja a propos wypowiedzi pana doktora Piątkowskiego. My postaramy się państwu zaprezentować pewien dokument łączący internacjonalizację z wizją i z programem rozwoju uczelni w ogóle. To będzie wtedy bardziej czytelne, ponieważ nad taką wizją pracuje zespół. On będzie dzielił się informacjami, musimy to poddać kolejnym debatom, no bo to jest, powiedziałabym, nic nie jest od Boga, to wszystko od ludzi i dla ludzi. W związku z tym w tej debacie będziemy łączyli obydwa wątki i wtedy, powiedziałabym, wszystkie kwestie związane z finansowaniem i ze szczegółowym planem się jaśniej ujawnią, bo one na razie są trochę lekko oderwane, czyli może powstać takie wrażenie, że to jest, no powiedziałabym, coś oparte na bardzo kruchych podstawach. Naszym zdaniem nie. Mówiąc o wątku, czy to nasze myślenie, no może strategia to jest za duże określenie, ale pewnym programie umiędzynarodowienia, czy to jest oparte na konkretach? Jest, dlatego, bo my to przekładamy przede wszystkim na programu operacyjnego, czyli mamy też i środki. Inaczej, szczerze powiedziawszy, cała ta projekcja no, byłaby trochę w oderwaniu. Czekają nas jeszcze inne rozmowy o finansach i tego jesteśmy świadomi i będziemy takie rozmowy przeprowadzali. Natomiast w tym fragmencie, kiedy mamy do zagospodarowania no, poważną sumę, ponad miliarda złotych, euro na te programy, to chcemy je właśnie między innymi przeznaczyć bardzo adresowo i stąd powiedziałam ta sens tej debaty, żebyśmy wszyscy wiedzieli, z jakim programem zwracamy się do środowiska i na co przede wszystkim chcemy, w co przede wszystkim chcemy te pieniądze inwestować. Czyli powiedziałam, pewne myślenie o konkrecie za tym stoi. Natomiast zgadzam się też z tym, o czym mówił pan rektor Pałys, że nasza rola jest głównie promocyjna. Tak sobie wyobrażamy, że my będziemy tym hubem, który łączy informacje, który gromadzi też wiedzę o tym, co uczelnie boli, a z drugiej strony, jakie one mają dokonania, żeby dobre wzorce stały się elementem no, upublicznianym i przyswajanym potem przez resztę, żeby nie było takiego właśnie, powiedziałabym, a ja też bym chciał, ale mi daj. Bo szczerze powiedziawszy, to nie o to chodzi. Tu każdy, powiedziałam, jest podmiotem aktywnym samodzielnie, ale pewne rzeczy można scentralizować czy scalić, czy ułatwić współdziałanie. I w tej chwili, jeżeli przygotowujemy dwie ważne imprezy, forum z Chinami kolejne, które będzie w maju poprzedzone wizytą przedstawicieli Politechniki z Hongkongu, Instytutu Technologicznego, to przygotowujemy na to spotkanie, znaczy pełne oprzyrządowanie
razem z Korputem po to, żeby pokazać, jaka jest oferta i dydaktyczna, i naukowa uczelni technicznych. Rozmawiałam już z szefem szkół zawodowych, żeby analogiczny program, właśnie powiedziałam, taki, no już wysublimowaną ofertę dla zagranicy, przedstawiły szkoły zawodowe. One mają, tak właśnie odnosząc się do pytania, one mają osobny punkt w powerze finansowania ich rozwoju. I powiedziałam, taki dedykowany on będzie w związku z tym programem ministra. Czyli niezwykle ważne jest to, żebyśmy właśnie te role właściwie odczytali. My chcemy pomagać, chcemy tą wiedzę gromadzić, chcemy ją dalej sprzedawać za granicę, bo trzeba mieć jeden punkt dostępowy, bo ta wiedza de facto jest, tylko ona jest tak rozproszona, że nikomu się nie będzie chciało po tych stronach internetowych chodzić. I my uważamy, że tą właśnie wiedzę trzeba scentralizować. I dlatego liczymy na współdziałanie z uczelniami, one są nam niezbędnie potrzebne, no bo szczerze powiedziawszy, bez tej poczty zwrotnej i bez wzajemnego, że tak powiem, podsyłania sobie kolejnych potraw wypichconych co zamęt do kupy, to my właściwie dalej z tym nigdzie się nie posuniemy. I ja nie mam wątpliwości, od pewnych rzeczy nie chciałam zaczynać. Jest jasne, że to umiędzynarodowienie jest potrzebne, no powiedziałem, mamy te cele takie szczegółowe, znaczy chcemy coś zrobić w nauce, chcemy coś zrobić w gospodarce, chcemy zaistnieć, ale przecież tak naprawdę to nauka jest jedna i gospodarka też jest globalna. Albo my kawałek tego tortu będziemy potrafili dla siebie zawłaszczyć, albo będziemy poza tortem i generalnie rzecz biorąc tutaj innego wyjścia nie ma. Czyli ja w pełni podzielam zarówno te, powiedziałabym, argumenty na rzecz, jak i też podzielam wstrzemięźliwość, że być może ta struktura zarządzania nie jest taka, która daje rektorowi wystarczające narzędzia, żeby on był sprawcą. I w tej innym właśnie programie rozwoju szkół wyższych elementy zarządzania uczelnią są też rozważane. I one oczywiście nie powinny być narzucane, bo my ciągle stoimy na stanowisku, że uczelnia jest autonomiczna. Ale jeżeli uczelnia zobaczy, czy środowisko zobaczy, że jest szansą wyrwania się z tego zaklętego kręgu niemożności, zmiana w strukturze zarządzania, skorzysta z tej okazji, która, znaczy przecież widać, no teraz w prawie też można rektora wybrać menadżera. Czy któraś z uczelni wybrała w ten sposób? Nie. No, powiedziałabym, środowisko odrzuca ten sposób argumentacji. I powiedziałam, pewne tradycyjne przywiązanie do zachowań środowiskowych jest czymś, co nas na swój sposób hamuje. Nie jest pomocnikiem w zmianie. I jeżeli popatrzymy na system finansowania, to przecież, trudno się nie zgodzić z tezą, że tylko w walce o byt kształcą się nowe wartości, chęć przetrwania, jeżeli człowiek musi o coś zabiegać. Ale przecież w naszej tradycji jest przyjęte zupełnie inne zachowanie. Ja mam dostać. Mi się należy, a twoim zadaniem jest dostarczyć mi te podstawowe środki. I jeżeli jest walka nawet o dotację statutową, prawda? Czyli o te pieniądze na badania. I nie wszyscy się pogodzili z tym, że pieniądze na badania pochodzą z grantu, tylko państwo ma być gwarantem stałego zaopatrzenia uczelni w te pieniądze, no to tu jest właśnie, powiedziałabym, po części ukryte pytanie o to, czy my się otworzyliśmy na zmiany w dostatecznym stopniu. I warto o tym pamiętać, że ja bym powiedziała tak, nie ma sposobu, żeby wbrew środowisku je zmieniać, bo ono, powiedziałabym, ale ono powinno samo chcieć tej zmiany, no po to, żeby ludziom się żyło lepiej. No bo powiedziałem, uczony, który będzie zostawiony tylko na swojej pensji uniwersyteckiej, powiedziałabym, słabo ciągnie. I tu jest pytanie też o to, dlaczego inni do nas nie przychodzą. Bo my mamy niską siatkę płac i mamy tego świadomość. Znaczy, to nie jest tak, że uczony może zaoferować, czy uczelnia może zaoferować każdemu zwyżkę. Może komuś. Czy rektor czuje się
całkowicie wolny w tej debacie ze swoim środowiskiem, jak dzieli w tej chwili pieniądze na podwyżki i daje rzeczywiście wedle tej skali, którą chciałby zastosować, że najlepszy dostaje więcej, a ten, który się nie przyczynia do rozwoju, właściwie jest pomijany w podwyżce, no właśnie nie ma takiej możliwości. Albo ma straszny kłopot. Czyli powiedziałabym, środowisko jest, jakie jest. Musimy z nim prowadzić dialog, bo tutaj, jak mówię, nie jestem zwolennikiem forsowania rozwiązań za wszelką cenę, ale musimy sobie zdawać sprawę, że mamy do rozwiązania trochę przeciwstawne zadania. Z jednej strony szybki rozwój, z drugiej strony dość znaczny opór. I jeżeli im więcej, i powiedziałam, dlatego autonomia jest w sumie dobrym rozwiązaniem, bo będą uczelnie, które będą chciały skorzystać z oferty i będą takie, które nie będą chciały. I powiedziałam, zawsze będziemy mieli taki problem, jaki pan podniósł, że coś jest płacone, coś nie jest płacone, to nie ma żadnych pieniędzy na internacjonalizację. No nikt takich pieniędzy nie dostaje. No rektor jest świadkiem, że takich pieniędzy nie słuchałem dostaje. Słuchałem zainteresowanie, bo chciałem się dowiedzieć, gdzie ja dostałem te pieniądze. Zaręczam, że nie jest pan wyjątkiem, nie dostaje pan pieniędzy na internacjonalizację, to jest... Powiedziałabym, to są pieniądze, które uczelnia dostaje w ogólnej dotacji i musi sobie poradzić z dzieleniem pieniędzy na różne cele i tutaj akademickie nie są niczym wyróżnione. Pytanie jest oczywiście, powiedziałabym, ciągle uczelnie zawodowe je powtarzają. Czy dostajemy, dlaczego nie dostajemy pieniędzy na rozwój kadr? Dlatego, bo o niej nie występujecie. Jeżeli byście zgłaszali programy badawcze, bo wolno, to byście dostawali takie pieniądze na rozwój młodej kadry i na badania. Uczelnie zawodowe, znaczy PWSZ-ki, są wyłączone z obowiązku prowadzenia badań. No jak są wyłączone, to znaczy, że nie muszą i nie są z tego rozliczane, ale jakby chciały, to mogą i równie dobrze mogą rozwijać swoje kadry, niezależnie od tego, czy robią to instytucjonalnie jako cała uczelnia prowadząc badania, czy tylko wydając zgody poszczególnym uczonym na to, żeby rozwijali swoje kwalifikacje, absolutnie mogą i to jest dopuszczalne. Natomiast z Erasmusem doszliśmy do porozumienia z MF-em i wydaje się, że już jest decyzja, że wszystkie środki z Erasmusa będą zwolnione z podatku. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie odnośnie tego, gdzie są te pieniądze na internacjonalizację. Otóż w algorytmie przyznawania środków na działalność uczelni jest taka pozycja, która nazywa się internacjonalizacja. Jest tam zapisane, że dla uczelni akademickich jest to mnożnik razy 1,10. Dla uczelni nieakademickich, czyli wyższych szkół zawodowych i nie tylko, jest razy 0. Dla uczelni sektorowych, finansowanych ze środków innych ministerstw, jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest to również mnożnik razy 0,0. Nie są to wyodrębnione środki, tym niemniej środki na internacjonalizację są. I jest to wyraźnie wpisane w algorytm przyznawania środków finansowych na funkcjonowanie uczelni wyższych. Dziękujemy za to pytanie. Może będziemy... Przepraszam, ale jeżeli mógłbym tylko powiedzieć jedno spostrzeżenie. W takim razie to są nagrody za internacjonalizację, a nie środki na internacjonalizację, jeżeli dostaje się je post factum. Szanowni Państwo, ale nie rozmawiamy w tej chwili o samym algorytmie, tylko na zupełnie inny temat. Zapraszam tutaj. Tu pani niebieski brusto. Może zbierzmy kilka pytań i wtedy będziemy odpowiadać. Mhm. Dzień dobry, Justyna Gierzyńska, Studybility. Ja jestem inicjatorem Leadership Forum in Higher Education dla władz uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej. W styczniu rozmawialiśmy na temat właśnie governance na uczelniach pod kątem umiędzynarodowienia. I patronem honorowym tego przedsięwzięcia było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W listopadzie tego roku będziemy mówić o wpływie gospodarki na umiędzynarodowienie. I mam pytanie w kwestii strategii.
kiedy będziemy znać plan operacyjny i czy w tym planie będą uwzględnione takie kwestie jak systemowe, praktyczne wsparcie dla studentów zagranicznych, którzy ukończyli studia w Polsce, na pozostanie w naszym kraju, po to właśnie, by wpływać na gospodarkę i wpływać na demografię naszego kraju. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Justyno. Czy ktoś jeszcze? Dzień dobry, Hanna Lamers, ATH Bielsko-Biała. Reprezentuję również uczelnie zrzeszone w IROS Forum. Wiem, że poszła przed spotkaniem lista szczegółowych pytań. Mam nadzieję, że odpowiedzi na nie uzyskamy. Natomiast dziękując panelistom i pani minister, taką mam refleksję. Pan rektor Pałys był uprzejmy powiedzieć, że uczelnie trawestuje, mają produkt. Ministerstwo ten produkt pomaga reklamować i w jakiś sposób promować. Dołożyłabym tutaj jeszcze jeden bardzo ważny w moim odczuciu aspekt, a bardzo potrzebny wszystkim polskim uczelniom, opiekę i pewne wsparcie w zakresie legislacji, w zakresie prawodawstwa i tych rzeczy, które nam utrudniają funkcjonowanie i utrudniają internacjonalizację, jest sporo, począwszy od podatków, o których wspominał pan Łukasz. Bardzo się cieszę, że ten problem będzie wreszcie, tak jak pani minister zapowiada, całkowicie rozwiązany. Są jeszcze inne zagadnienia, które w zakresie prawnych aspektów uczelnie zgłaszają. Mówił pan Piątkowski, że diabeł tkwi w szczegółach, że to, czemu nie udaje się sprzedawać pewnych rzeczy, to no, czasami nie wiadomo dlaczego. Na przykład trudno jest przyjmować studentów z zagranicy, dlatego że uczelnie państwowe mają sztywną stawkę od płatności za studiowanie na uczelniach państwowych. Gdyby tutaj możliwa była autonomia, gdyby rektorzy mogli na podstawie kosztochłonności ustalać opłaty za studia obcokrajowców, myślę, że takie rozwiązanie formalno-prawne też przyczyniłoby się do internacjonalizacji. Prosiłabym o odniesienie się do tego aspektu, czy takie rozwiązanie byłoby możliwe i jeżeli tak, to w jakim czasie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Chciałem tylko państwu przypomnieć, żeby każdy z państwa mógł zabrać głos. Trzymajmy się tej zasady do 2 minut na jedno pytanie. Trzecie pytanie i będziemy odpowiadać. Małgorzata Sikorska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Studenci zagraniczni mogą również studiować od października na profilu praktycznym. Ten profil niesie dwa zasadnicze wymogi. Organizację praktyk zawodowych co najmniej 3 miesiące lub więcej i kadra, która musi mieć przygotowanie praktyczne. Ustawa nie precyzuje, nie definiuje, jak te praktyki mają być organizowane. Myśmy mieli w zeszłym tygodniu wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, też zadałam to pytanie, chodzi konkretnie o kierunek filologia angielska. Czy znaczy to, bo to jest wyzwanie, jak zorganizować praktyki zagraniczne dla studentów zagranicznych i jak tą kadrę praktyczną jak gdyby zakwalifikować. Czy szkoły będą miały dowolność, czy pani minister przewiduje dookreślenie to w rozporządzeniu? Ważne pytanie, jeśli nie, to rozumiem, że to jest na poziomie Rady Wydziału czy Senatu, jak gdyby określenie sobie tych dwóch problemów w zależności od kierunku studiów. I trzecie pytanie z tym związane, już mój przedmówca tutaj je zadał, czy można liczyć na jakieś wsparcie finansowe tutaj, jeżeli idzie o organizację, czy to praktyk, czy może bardziej na zatrudnienie kadry zagranicznej, konkretnie dla profilu praktycznego w kontekście umiędzynarodowienia. Dziękuję. Pani minister, szanowni państwo. Dobra. Aha, nie, mam mikrofon na głowie, zapomniałam. Nie wiem, znaczy możemy mieć różne rozumienie planu operacyjnego. My przygotujemy ostateczną wersję tego projektu
No, powiedzmy w kwietniu, bo jak mówię, chcielibyśmy zbiec te dwa strumienie myślenia, a może i trzy, o szkołach wyższych, o nauce i o umiędzynarodowieniu. No trudno mówić o jednym tylko aspekcie, który, powiedziałabym, łączy się przede wszystkim ze strukturą działania i z zasadami finansowania szkół wyższych. Mam nadzieję, że to może być kwiecień, ale zobaczymy, bo to będzie też zależało od debaty wewnętrznej, debaty ze środowiskiem. To jest pierwsza przymiarka jednego z tych projektów do debaty i pierwsza jej prezentacja, no, pewnego zasobu myśli. Natomiast liczymy właśnie na udział Państwa w tej dyskusji, bo powiedziałem, mogą być obszary pominięte, przecież niezłośliwie, tylko dlatego, że powiedziałam, nobody is perfect. W związku z tym my też mamy prawo nie opracować w pierwszym podejściu dzieła doskonałego. Natomiast nie przewidujemy wsparcia dla absolwentów, którzy mieliby zostać w Polsce. My byśmy chcieli wspierać, tak jak mówiłam, stypendystów, studentów, którzy by do Polski napłynęli i którzy byliby tym elementem projakościowego rozwoju uczelni. Dla takich chcielibyśmy znaleźć pieniądze. Natomiast ponieważ zaczęliśmy już te rozmowy z pracodawcami i myślimy o tym partnerstwie publiczno-prywatnym właśnie w odniesieniu do ich stypendystów, stypendystów przemysłu czy biznesu, to powiedziałam, różne formy są możliwe, ale po to, żeby absolwent został w Polsce cudzoziemiec, no to szczerze powiedziawszy, wyobrażam sobie protesty absolwentów Polaków tychże samych studiów, dlaczego ich się nie wspiera po ukończeniu tych studiów. No, wydaje się, że bardzo uprawnione pytanie. A nie chciałabym się z takim pytaniem zetknąć, bo obowiązują nas zasady równości. O co, przepraszam? Nie, no w systemie prawnym, znaczy absolwent, powiedziałam, chcemy ogarnąć absolwenta przez system monitoringu jego losu i przez zapewnienie pewnej siatki współpracy. Natomiast absolutnie nie chcemy na ludzi w żaden sposób wpływać. No to już powiedziałabym, wydaje mi się, że będzie element naszej też współpracy z Ministerstwem Gospodarki, żeby ten związek między rozwojem kraju a kadrami, które się tutaj przygotowuje, był jak najlepszy. Ja myślę, że to ma jeszcze większe znaczenie w rozwoju regionalnym. Dlatego, bo zwłaszcza szkoły zawodowe, ale nie tylko szkoły zawodowe, one powinny służyć rozwojowi kapitału ludzkiego w regionie. Ale w tym znaczeniu one są ważne bardziej dla tych, którzy tu zostają, wszystko jedno skąd przyszli, ale którzy tu zostają i na nich powinno być zapotrzebowanie, dlatego też w rozporządzeniach mówiącym o otwieraniu nowych kierunków stawiamy warunek dla szkół o profilu praktycznym, by ten kierunek zyskał akceptację pracodawców na tym, w tego regionu. Oni mają się wypowiedzieć w tej sprawie, czy oni widzą perspektywę rozwoju danego kierunku. No żebyśmy nie mieli tak, że mamy w każdej szkole pedagogikę, a potem ci ludzie nie mają gdzie znaleźć pracy. Ja nie chcę się pastwić nad pedagogami, tylko powiedziałabym, była taka moda i wszystkie szkoły otwierały, w tej chwili otwierają bezpieczeństwo wewnętrzne albo narodowe. I być może jest takie zapotrzebowanie. Ja nie chcę negować pewnych potrzeb, bo one mogą być chwilowe i mogą być, powiedziałam, przez jakiś czas bardzo słusznie uczelnia może wychodzić naprzeciw, ale z drugiej strony nie chcemy właśnie sytuacji, w której wykreujemy kierunek, na której nie ma zupełnie popytu miejscowego. Natomiast teraz pytanie o odpłatność za studia dla cudzoziemców. Pracujemy nad zmianą rozporządzenia właśnie, żeby tą sztywność barier zachwiać czy rozmiękczyć właśnie po to, żeby uczelnia była w większym stopniu decydentem niż
niż reguła, zwłaszcza, że ten poziom był i pułap był dość wysoko postawiony, ale z drugiej strony był fikcją, bo rektor i tak mógł to, powiedziałam, znieść czy zmienić. Czyli powiedziałam, fikcyjne rozwiązanie z wysokim progiem zawieszenia wydaje się dość absurdalne rozwiązanie. Teraz o praktykach. One rzeczywiście mają być 3-miesięczne dla profilów praktycznych. Wydaje się to ze wszechmiar uzasadnione. Tak też się dzieje w dobrych uczelniach zagranicznych. Czy będziemy wspierali? No, w pewnym sensie tak, bo w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój są pieniądze na rozwój praktyk i są osobne na rozwój staży. Czyli z tego będzie finansowanie. Jest osobny strumień finansowania dla PWSZ, tak jak już powiedziałam, one wszystkie powinny na tym zyskać, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że to będzie finansowanie w ramach tej perspektywy finansowej. Potem uczelnie będą sobie musiały radzić same, czyli uruchomimy pewien mechanizm, no, przy pełnej samoświadomości uczelni, że będą jednak odpowiedzialne za ciągi dalsze. Czy w zatrudnieniu kadry? W tej perspektywie będzie wspomaganie dla zatrudniania kadry. Mamy osobny program poświęcony właśnie sprowadzaniu nauczycieli akademickich do szkół wyższych. Nie dzielimy tego na szkoły różnego typu. Powiedziałam, każda szkoła będzie miała szansę. Będziemy chcieli tym najlepszym projektom dać zielone światło. Bardzo dziękuję pani minister. Zaraz panowie paneliści będą mieli okazję też na te pytania odpowiedzieć. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ze względu na inne zobowiązania pan doktor Piątkowski musi nas opuścić. Bardzo dziękujemy panie doktorze za udział w panelu. Pan profesor Pałys. Ja chciałem tutaj dodać, że rzeczywiście my odczuwamy cały szereg niedoskonałości, może niedoskonałości, pewnych punktów widzenia w naszym systemie prawnym, który nie ułatwia, nazwijmy to, umiędzynarodowienia. Takim stałym punktem, który się przewija i bardzo się cieszę, że pani minister powiedziała, że już się w Erasmusie Plusie uda rozwiązać problemy podatkowo-ZUS-owskie, ale oczywiście to dotyczy w takim razie tylko wyjazdów w ramach Erasmusa Plusa. Cała reszta wymiany międzynarodowej ciągle rozbija się o różnego rodzaju bariery dotyczące tego, czy coś można zakwalifikować jako stypendium, czy wyjazdy finansowany wyjazd za granicę z innych źródeł niż Erasmusa Plusa wiąże się z koniecznością płacenia składek ZUS-u i tak dalej. I pewnie dobrze byłoby, gdybyśmy w ramach tej strategii mogli zebrać taką listę tych trudnych punktów, bo wtedy jest szansa, żeby nie wszyscy rozbijali się o te same problemy za każdym razem. Druga rzecz, która jest, i ja to widzę w naszej uczelni przy studentach z zagranicy, jest to, że w naszym obrocie prawnym, nazwijmy to w ten sposób, jest przeświadczenie, że wszystko musi odbywać się w języku polskim. W związku z tym decyzje administracyjne, na przykład decyzja o przyjęciu na studia, decyzja o skreśleniu z listy studentów, muszą być w języku polskim i to oczywiście jeszcze daje się załatwić, że one są natychmiast tłumaczone na angielski, ale wszelakiego rodzaju odwołania, korespondencja pisana przez studentów zagranicznych czy doktorantów zagranicznych, ona też musi być w języku polskim. To im okropnie utrudnia życie, dlatego że no po prostu cokolwiek chcieliby napisać, to muszą używać do tego jakiejś pomocy, a jak coś napiszą po angielsku, to przestaje to mieć charakter formalnego, na przykład odwołania, czyli z tego punktu widzenia odwołanie nie wpłynęło w terminie, koniec. I tutaj do tego chciałem dołożyć jeszcze trzeci i ostatni punkt w tej serii. Dla większości studentów przyjeżdżających z zagranicy, tak samo będzie dla naszych wyjeżdżających za granicę, trudnym punktem jest to, że przyjeżdża się do obcego kraju, obcego miasta, gdzieś trzeba spać, zamieszkać i musi być jakaś możliwość, aby zaproponować tym ludziom chociażby na pierwszy semestr możliwość zakwaterowania w akademiku czy w domu studenckim, czy jakiegoś innego zakwaterowania na rozsądnym poziomie. I w
wielu szkołach, w tym na moim uniwersytecie, jest z tym spory problem. Poziom, jaki reprezentują domy studenckie, jest taki, że dla większości studentów z zagranicy jest to po prostu nie do wyobrażenia, że no, teraz mieliby w takich warunkach się zainstalować. Jednocześnie nie ma żadnego rozwiązania finansowego, dlatego, bo Fundusz Pomocy Materialnej, z którego można wyremontować część akademika czy cokolwiek zrobić, jest niewystarczający, jeżeli chcemy to połączyć z wypłatą stypendiów i całymi wszystkimi innymi zagadnieniami. Być może warto byłoby przyjrzeć się tej sprawie, czy ona w ramach tej strategii też mogłaby być w jakiś sposób zaadresowana, nazwijmy to w ten sposób. Pan profesor Koźmiński jeszcze. Może odniosę się do sprawy staży, które są rzeczywiście bardzo istotnym elementem. Otóż wydaje mi się, że warto tutaj po pierwsze dążyć do tego, ażeby te staże były traktowane jako staże, a nie jako zatrudnienie. Dlatego, że wówczas to zmienia postać rzeczy. A po drugie, warto jest nawiązać współpracę z międzynarodowymi firmami, które działają w Polsce. One są zainteresowane tym, ażeby mieć kontakt z studiującymi w Polsce cudzoziemcami. My mamy takie przypadki, które bardzo, bardzo dobrze rokują, że właśnie młodzi ludzie, którzy odbywają różnego rodzaju staże w międzynarodowych firmach, którzy pochodzą z różnych krajów, później funkcjonują w tych krajach, w filiach międzynarodowych korporacji. Także to też jest pewien kierunek i w ogóle wydaje mi się, że ściślejszy związek całego procesu kształcenia, międzynarodowego kształcenia z międzynarodowymi firmami jest rzeczą bardzo istotną. Uczelnie nie mają zdolności do takiej symbiotycznego działania z międzynarodowym biznesem. A warto o tym pomyśleć. Szanowni Państwo, kolejne trzy pytania, bardzo proszę. Tam proszę i tam. Już mikrofon dociera. Anna Szlichabel-Goldala, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ja mam pytanie do pani minister. Chodzi mi o działania promocyjne zmierzające do promocji Polski, ponieważ jest program Ready Study Go, ale w moim odczuciu on ogranicza się tylko do jakby udziału na targach. Natomiast mam pytanie, czy planujecie państwo działania promocyjne? I tu mi zawsze przychodzi do głowy taka promocja miasta Krakowa. Kraków to stan umysłu. Chodzi mi o to, czy planujecie państwo promocję Polski w mediach internetowych, nie wiem, też myślę sobie o tym, że może to być na przykład jako jeden z mediów, tak, reklama na YouTubie, reklamę Polski jako miejsca, w którym naprawdę warto studiować i reklamę w tych miejscach, o których pani minister mówiła jako istotne z punktu widzenia, czyli to jest z punktu widzenia strategii, tak, czyli to jest Wietnam, Indie, Chiny, żeby tam wzrosła w ogóle świadomość właśnie Polski jako kraju, którego warto przyjechać. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I obok bodajże był też głos. Tu. Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny. Ja mam pytanie powiązane właściwie z tym, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze na etapie budowania marki polskiego szkolnictwa wyższego i często musimy tłumaczyć, wyjeżdżając gdzieś daleko za granicę, że Poland to nie Holand i że leżymy między Niemcami a Rosją. W związku z tym mam pytanie, czy te działania ministerstwa będą powiązane z działaniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki, bo tu chyba warto iść wspólnym frontem i wtedy osiągniemy lepsze efekty. A drugie pytanie jest takie, czy przewidujecie państwo działania takie, które będą prowadziły do badania rynków, działania marketingowe, ponieważ do tej chwili, do tego czasu uczelnie robią to na własną rękę, więc wielu z nas powiela tą pracę. Sami zdobywamy informacje na temat poszczególnych rynków, jakie tam są dla nas możliwości, ile kosztowałoby wejście na ten rynek, jak długo moglibyśmy się utrzymać na tym rynku, a po co tą pracę dublować w setkach, jeśli można by to było robić centralnie. Dziękuję. Trzecie pytanie tam na końcu bodajże. Potem państwo w kolejnej rundzie, dobrze? Bardzo proszę, pani, która ma mikrofon z tyłu.
Katarzyna Czaińska, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu. Mam pytanie odnośnie zapisów prawa, na przykład czy w związku ze strategią umiędzynarodowienia zmieni się zapis, zgodnie z którym do minimum kadrowego można zatrudniać tylko jednego obcokrajowca? Dziękuję. Pani minister. Dobra. Po kolei będę odpowiadać. Otóż naszą intencją jest właśnie wyjście daleko poza scenariusz tylko udziału w targach. My uważamy, że promocja obejmuje wiele segmentów działań przybliżających nie tylko ofertę bezpośrednią dydaktyczną, nie tylko ofertę naukową, o której mówiłam, nie tylko ofertę stypendialną, ale i też wiedzę o Polsce, o warunkach życia. Te informacje już na tej stronie Ready, Steady, Go, nie, Go Poland są dostarczane. Co więcej, będziemy rozszerzali to na różne media społecznościowe, bo uważamy, że to jest strefa komunikacji młodego człowieka. Coś, co mi się w rozumieniu mieści, ale co jest faktem rzeczywistym. W związku z tym młodzi ludzie, którzy czują tę potrzebę i wiedzą, jak to robić, będą do młodych ludzi gdzie indziej docierali właśnie przy tej pomocy. Natomiast my współdziałamy i mamy szereg forów współdziałania. Sama chodzę na Radę Promocji Polski, to jest coś takie ciało pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych, ale mamy też wspólne ciała razem z Ministerstwem Gospodarki, z MSZ-em i organizacją turystyczną chociażby, gdzie takie akcje podejmujemy. I jeżeli organizacja turystyczna promowała się w Chinach, to tam nasze fotki naszych szkół wyższych były też przemycane. Jednym słowem uważamy, że to musi być wielostrumieniowe. Podobnie jest z obecnością najwyższych przedstawicieli państwa. Jeżeli w delegacji towarzyszy minister nauki premierowi, to jedzie tam z pełnym pakietem, który reprezentuje i rozmawia na odpowiednim szczeblu. Rozmawia i powiedziałam, to jest pomysł, który jest wypracowywany wcześniej na miejscu w Polsce, gdzie razem z ministrem gospodarki przygotowujemy pewne wejścia wspólne. To przecież projekt tego partnerstwa prywatno-publicznego to jest też nasz wspólny, ministra gospodarki nasz i ministra spraw zagranicznych. Dlatego, bo Polska chce wejść na rynek afrykański, musi to jakoś zrobić. Gospodarka oczywiście może zawieść producentów czy biznesmenów w różnych zakresach produkcji na miejsce, ale oni muszą zdobyć stałe narzędzia działania. I tutaj wchodzimy my z tą ofertą edukacji i systemem stypendiów dla tych młodych ludzi. I jeżeli pani pyta o badania marketingowe, my oczywiście i z przyjemnością takie badania, bo na czym polega ta centralizacja? No właśnie na tym, żeby uczelnie nie robiły czegoś bez sensu, każda to samo, zwłaszcza, że powiedziałam, ale czekamy też na podpowiedzi, znaczy co wy byście chcieli zbadać. My mamy możliwości, mamy narzędzia, mamy ludzi do prowadzenia takich badań i będziemy to z przyjemnością robili, właśnie mając świadomość, że rezultat takiego badania też przełoży się na większą grupę udziałowców. No jednym słowem będzie służył nam wszystkim, a nie tylko jednej uczelni. No bo powiedziałam, duża część tego badania, które państwo przeprowadzacie na własną rękę, no się marnuje, no bo powiedziałabym, nikt z tego już poza wami nie korzysta. I powiedziałam, bardzo tylko prosimy w ramach tych konsultacji teraz, żebyście państwo zostawiając swoje adresy, mówili, bo powiedziałabym, to najpewniej będzie wymagało poczty zwrotnej i jakiejś komunikacji, żebyście mówili, co chcecie, żebyśmy badali. I powiedziałabym, jesteśmy w stanie, to nie ma, wszystko zależy od państwa. No, z uczelnią łódzką rozmawiamy, już widzę, że rektor mi uciekł, rozmawiamy o ich obecności w Chinach. No nie da się w Chinach zaistnieć bez pomocy, że tak powiem, aparatu rządowego. Czyli to zazębianie się jest niezbędne, żeby uzyskać pewnego rodzaju efekty. I my bardzo prosimy o te sygnały,
czego państwo chcecie, ale musimy też wiedzieć coś o waszym działaniu, bo mówiłam dość tak marginalnie o nauczaniu języka polskiego i zdałam sobie sprawę, że istnieją polonistyki obsadzane przez polskie uczelnie, o których gdzieś za granicą, o których my w ogóle nic nie wiemy, a dowiadujemy się w sytuacji, kiedy uczelnia dana, miejscowa gdzieś tam z takiego kierunku rezygnuje. I no powiedziałam, jest bardzo trudno wkraczać z interwencją w przestrzeń, o której się mało wie. Czyli powiedziałam tutaj, znaczy to nasze współdziałanie jest warunkiem brzegowym tego, żebyśmy w ogóle jako struktura krajowa potrafili osiągać lepsze rezultaty. Czy panowie panaliści chcą do tych pytań? Pan ambasador, bardzo proszę. Dwie uwagi może bym chciał do tego dodać, co pani minister powiedziała. Całkowicie się zgadzam z tym, co powiedziała pani profesor, ale uważam, że generalnie działać nie w pojedynkę, a wspólnie, to z całą pewnością. Nie wyłącznie samodzielnie, ale przy wsparciu, pomocy i nawet powiem więcej, pod skrzydłami ministerstwa. I dodatkowo w integracji, w kooperacji z wysiłkami innych krajów europejskich, ewentualnie również pod skrzydłami Erasmusa+. Muszę powiedzieć, że my generalnie jak Europa na wielu rynkach edukacyjnych mamy cały czas pod górkę. Erasmus Mundus poprzednio, Erasmus Plus obecnie uczestniczy dość intensywnie w targach edukacyjnych w Stanach, w Chinach, w Indiach, w Japonii. Nie sądźcie państwo, że jesteśmy tam postrzegani jako ziemia obiecana i kraina najwyższej jakości edukacyjnej we wszystkich dyscyplinach. Do dziś pamiętam swoją rozmowę w Korei Południowej z przedstawicielem DAAD, Deutscher Akademische Austauschdienst, jest tam od wielu lat. I ów przedstawiciel skarżył mi się, że studenci południowo-koreańscy masowo chcą się dostać na studia muzyczne w Niemczech, bo Niemcy są postrzegane, były, są nadal postrzegane jako kraj doskonałości w muzyce klasycznej, w muzyce symfonicznej. Natomiast studenci koreańscy stronią od kierunków technicznych, od nauk ścisłych, ponieważ Niemcy, nie wiem dlaczego właściwie, i on też nie wiedział, nie kojarzą się tam jako kraina doskonałości w naukach ścisłych i technicznych. To jest zdumiewające, ale tak działa stereotyp. Dlatego trzeba go przełamywać nie własnymi wyłącznie siłami, a w kooperacji z innymi. Jeszcze krótko pan profesor Koźmiński. Jeśli można, nawiązując do tego, co pan powiedział o stereotypie. Otóż Polska niewątpliwie ma, no co tu dużo powiedzieć, no z pewnością niepozytywny stereotyp na rynku edukacyjnym światowym. I po to, żeby coś w tym zakresie zrobić, trzeba się posługiwać nowoczesnymi metodami promocji. Publikowanie artykułów i ogłoszeń to nie jest to. Trzeba się posłużyć mediami społecznościowymi i siecią po to, żeby osiągnąć efekt, dlatego że młodzi ludzie w zasadzie tych różnych papierowych źródeł nie czytają. I to jest sprawa, która wymagałaby przygotowania, jak sądzę, odpowiedniej strategii. Dziękuję panie profesorze. Kolejne trzy pytania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jacek Witko, UAM Poznań. Pani minister w swoim wystąpieniu na samym jego początku zauważyła, że te elementy strategii nie przewidują powołania do życia agencji i ta strategia właściwie śmiało może być zrealizowana bez tejże. Ja jednak mam takie pytanie. Jeżeli, tak jak pani minister mówiła, gros środków na internacjonalizację, to będą jednak środki w programie Power, to jednak będą środki w programie Power, który ma swojego zdefiniowanego głównego operatora, którym jest NCBR, a po roku 2020 trzeba będzie tę internacjonalizację robić własnymi siłami. To czy przypadkiem nie jest to idealna sytuacja do tego, żeby jednak takową agencję powołać, uczynić z niej operatora środków europejskich w zakresie mobilnościowym, po to, żeby zbierać kompetencje, najlepsze praktyki, żeby po roku 2020 mieć jasno określone centrum, które mogłoby tej mobilności pomóc. Chcę zauważyć, że mamy znakomite wzory w postaci agencji badawczych NCN i NCBR, które dokładnie spełniają te zadania i zresztą przykład aplikacji o granty, między innymi granty mobilnościowe, pani minister również podała jako przykład dobrych praktyk w Polsce
uczelni, które starają się pozyskać środki, a w związku z tym miałyby miejsce, do którego o te środki mogłyby się zwracać. Ja rozumiem, że sprawa, o której mówimy, jest de facto sprawą kluczową dla nas, tak? Bo internacjonalizacja jest jednym z elementów innowacji, a my jako kraj i gospodarka nie mamy pewno wyjścia, tylko poruszać się w tę stronę. W związku z tym jest to, uważam, sprawa szalenie, szalenie istotna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przypominam, żeby te pytania trwały jednak około 2 minut, bo już niedługo nam się kończy czas, a chcemy, aby jak najwięcej z Państwa mogła na swoje pytania zadać. Bardzo proszę, ta część sali. Piotr Rodak, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ja mam pytanie dotyczące stricte strategii, bo znalazła się tam informacja na temat propagowania tak zwanych okien mobilności. I mam pytanie, czy jest na to już jakiś sprecyzowany pomysł, bo szczególnie w uwzględnieniu na przykład studiów doktoranckich jest to bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast pytanie brzmi, czy jest już jakakolwiek precyzyjna informacja, która w tej strategii się znajdzie, czy jest to, będzie to dalej podlegało pod dyskusję i tutaj myślę, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów na przykład będzie mogła jak najbardziej służyć pomocą. Drugie pytanie, też dotyczące strategii. Nie znalazłem informacji dotyczącej udziału konsorcjów uczelni w propagowaniu umiędzynarodowienia. Istnieje konsorcjum śląskich uczelni publicznych, którego też jestem przedstawicielem i bardzo dzielnie, intensywnie pracujemy nad właśnie umiędzynarodowieniem od kilku lat. I niestety borykamy się z problemem finansowania nas czy innego rodzaju wspierania naszych działań. Więc pytanie moje brzmi, czy w Narodowej Strategii znajdzie się coś, co wesprze działania konsorcjum. Miałem jeszcze pytanie praktyczne, jeżeli chodzi o zatrudnienie w całej uczelni osób, które władają językiem angielskim, ale niestety pan profesor Koźmiński wyszedł, to może... Zaraz pan profesor wróci, więc może będzie okazja jeszcze do... Dobrze, no to może następnym razem. Dziękuję bardzo. Proszę, trzecie pytanie. Działa. Marta Wójcicka reprezentuje Wyższą Szkołę Gospodarki Regionalnej w Józefowie. Chciałabym jeszcze nawiązać do pytania dotyczącego marketingu prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chociażby na stronie Go Poland. Z czego wynika faworyzowanie uczelni akademickich na tej stronie, ponieważ zwracaliśmy się z takim oficjalnym pytaniem. Jesteśmy być może stosunkowo małą uczelnią prywatną, natomiast strona ta promuje wyłącznie uczelnie, które posiadają uprawnienia do nadawania tytułu doktora, podczas gdy zaledwie 3% studiujących w Polsce przybywa do nas na studia doktoranckie, a w większości są to studia magisterskie i licencjackie. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje jakoś sprzężyć program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego z polityką wizową Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Dlatego, że Indie, które już wspomniała pani minister, są strategicznym partnerem, jeżeli chodzi o edukację. Z informacji, które przekazał nam pan ambasador i pani wicekonsul, w zeszłym roku wydały 378 wiz wszystkich do Polski. Tylko i wyłącznie powiem, że nasza stosunkowo mała uczelnia aplikowała o 50 wiz studenckich, więc nie był stosunek aplikacji do wydanych wiz jest zdecydowanie większy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani profesor. Już, tylko sobie muszę, żeby nie zapomnieć o niego. Dobra, ja przyznam szczerze, odpowiadając na pytanie o agencję. Ja nie bardzo wierzę w magię nazw, bo to jest trochę tak z Alicją w Krainie Czarów. Zamykam oczy i mówię potworze zgiń. A w tym przypadku ciało błogosławione pojawi się. Pytanie i powiedziałam, my nie zamykamy żadnej perspektywy rozwiązania formalnego, ale chcemy przetestować funkcję. I chcemy też się upewnić, czy agencja jest jedyną niezbędną formułą prawną, w której możemy tę politykę umiędzynarodowienia prowadzić. Bo myśmy rozważali na gruncie prawnym, co daje powołanie agencji, a czego nie daje. I szczerze powiedziawszy, naszym zdaniem wszystkie funkcje można rozwijać bez tworzenia agencji. Zobaczymy, przetestujmy, jeżeli wyjdzie nam w praktyce, że jakieś istotne funkcje nie mogą być realizowane tylko dlatego, że to nie jest taka formuła, no to się nad tym zastanowimy, ale musicie Państwo mieć też świadomość, że nasze preferencje są inne, są praktyczne
nie da się wydać ustawy o powołującej agencję do końca kadencji tego rządu. W związku z tym jest lepiej podjąć działania konkretne i coś zrobić na rzecz środowiska, niż powiedzieć fajnie, złożyłam projekt ustawy i nic nie robię dalej. No, wydaje nam się to dość takie nieuzasadnione. Czyli zobaczmy czy nam czegoś brakuje, czy ta agencja jest niezbędna, czy jest jednak pomijalnym elementem całego rozwiązania. Okienka mobilnościowe. To jest, powiedziałam tak samo, jak nie odpowiedziałam pani o te praktyki, czy rozporządzenie jakieś o praktykach będzie, czy o okienkach będzie. Nie będzie. Dlatego, bo szczerze powiedziawszy, to na co środowisko powinno cierpieć, to jest raczej nadregulacja, a nie doregulacja. I uczelnie, wiedząc, że mają coś zorganizować, no niech zorganizują tak, żeby było dobrze. A nie tak, żebyśmy my narzucili po to, żeby potem słuchać, że no tak głupiego pomysłu to świat nie widział. W związku z tym nie widzę potrzeby ani uzasadnienia. Każdy program kształcenia jest trochę inny, każdy kierunek jest inny, inne potrzeby mają lekarze, inne mają budowniczy mostów, a inni jeszcze ci, którzy śpiewają i być może mogą wyjeżdżać w innym czasie na innych zasadach. I nie widzę możliwości ujednolicenia regulacji w tym zakresie i raczej byśmy byli wdzięczni za wskazanie tych obszarów, które można zderegulować, niż tych, które mają być jeszcze doregulowywane. Konsorcja uczelni w programie Powera są traktowane, wszystkie związki uczelni tak samo, jak i pojedyncze uczelnie, tam się mówi o grupach uczelni, nie dając specjalnie, powiedziałabym, definicji, co to znaczy, no żeby nie utrudniać możliwości czerpania pieniędzy z tego źródła. Żadne nasze rozwiązanie też inne nie wyklucza związku uczelni. Zmieniliśmy prawo właśnie po to, żeby one mogły funkcjonować efektywniej. Czy szkoły akademickie są faworyzowane i ewentualnie dlaczego? No pytanie jest takie, które z tych uczelni mają programy i mają strategię umiędzynarodowienia, na czym te strategie polegają i które mają umowy międzynarodowe. No powiedziałem, nie jest dla mnie celem pierwszorzędnym wspieranie uczelni, która przyjmuje każdego zgłaszającego się do niej cudzoziemca. Bo szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, co ja mam takiej uczelni zrobić, co zaproponować. Ja mogę zaproponować uczelni, która ma strategię umiędzynarodowienia, która szuka jakichś rozwiązań formalnych dla, powiedziałabym, dalej idących programów, dla wspólnych studiów, dla pokazania swojej fajnej oferty edukacyjnej, która jest właśnie nastawiona na to środowisko międzynarodowe. Jeżeli ktoś uczy po polsku i uczy jeszcze po polsku cudzoziemców, którzy się tego polskiego nie nauczyli do końca nigdy dobrze, no to szczerze powiedziawszy, nie będzie on elementem, który byśmy chcieli promować, bo to raczej przynosi szkodę pozostałym polskim uczelniom, niż im pomaga. No musimy zdawać sobie sprawę z tego, że promować możemy coś i wystawiać na sztandary, co ma najwyższy gatunek, zwłaszcza jak zaczynamy tą promocję, zwłaszcza jak jesteśmy u progu. Jeżeli pokażemy tam nieciekawe przypadki, ja nie odnoszę się do pani szkoły, bo powiedziałam, to nie w tym cel, tylko co do pewnych zasad. I teraz polityka wizowa. Mamy już wszystkie regulacje prawne w ustawie o cudzoziemcach, które były nam potrzebne, wydłużone te okresy wydawania wiz, ale to nie znaczy, że konsul da wizę każdemu. Rozmawiałam z konsulami, którzy te wizy wydają. I jak przychodzi do niego facet z kilofem i nie potrafi wyartykułować, do jakiej uczelni i po co się zgłasza, to wiadomo, że on nie będzie rzetelnym studentem. No, jego cel jest inny i być może te 378 wydanych wiz w Indiach to jest właśnie ten poziom studentów, którzy chcą
studiować, a być może i część z nich też nie podjęła tych studiów. Tutaj nie chcę wyrokować. Powiedziałabym, mamy dwie procedury ostrożnościowe. Jedna jest antyterrorystyczna i musimy sobie z niej zdawać sprawę, że jest zagrożenie terrorystyczne i terroryści mogą się w różny sposób przedostawać pod różnymi pretekstami na teren kraju i szczerze powiedziawszy, nikt z nas nie chciałby najpewniej wylecieć w powietrze wraz z całą szkołą. A z drugiej strony no jest właśnie, powiedziałabym, pewna też procedura międzynarodowa. No też nie byłoby dobrze, gdyby Polska okazała się pierwszą przepustką do nielegalnego przekraczania granic Europy z punktu widzenia wydawanych wiz studenckich. Także te ograniczenia musimy mieć na względzie, co nie znaczy, że nie ma innych możliwości porozumiewania się chociażby z partnerami hinduskimi. Widzimy takie możliwości. Właśnie z przedstawicielami niektórych wydziałów Uniwersytetu rozmawialiśmy. One, te możliwości się otwierają. Ja myślę, że za nimi pójdą też i w dalszej kolejności decyzje o wizach. Pan profesor Paus. Ja chciałem bardzo krótko dodać o tych okienkach mobilności. Proszę Państwa, sporo rzeczy można zrobić w ramach uczelni. My na naszym uniwersytecie zrobiliśmy coś takiego, że podzieliliśmy w kalendarzu semestr na trzy bloki oraz stworzyliśmy dwublokowy semestr w czasie wakacji, wychodząc z założenia, że to ułatwi robienie, znaczy organizowanie roku akademickiego tak, żeby przedmioty były wykładane intensywniej, ale w krótszych okresach, a to z kolei ułatwia przyjeżdżającym i wyjeżdżającym na krótsze okresy, żeby mogli odbyć pełne cykle przedmiotów. I chciałem powiedzieć, że to szczególnie jest istotne, aby popatrzeć na to wewnątrz uczelni, dlatego że w przypadku studentów na przykład z takich krajów jak Ameryka Południowa, oni mają odwrócone porę roku, czyli mają wakacje u nas w zimie i ich rok akademicki zaczyna się, jeżeli dobrze pamiętam, w maju czy w kwietniu. I oni zupełnie nie mają możliwości dostosowania się do naszego kalendarza, a więc to tworzenie tych okienek mobilnościowych to jest takie zadanie, nad którym warto się pochylić, ale tutaj bardzo wiele można zrobić w ramach uczelni, nawet wtedy, jeżeli nie ma jakichś generalnych regulacji, które pewnie nie wiadomo, czy by rzeczywiście pomogły, czy by tylko wprowadziły zamieszanie. Dziękuję panie profesorze. Kolejne trzy pytania. Pierwsze w końcowym rzędzie. Dobrze. Ewa Markowska, Politechnika Wrocławska. Mam dwa pytania. Jedno dotyczy stypendiów. Czy stypendia przyznawane cudzoziemcom będą przyznawane na studia w języku polskim, czy też będzie możliwość przyznawania stypendiów na studia w języku angielskim? A drugie pytanie dotyczy nostryfikacji świadectw. Czy tutaj w pracach nad aktualizacją, czy też zmianach z rozporządzenia o podejmowaniu studiów przez cudzoziemców jest przewidziane tutaj jakieś ułatwienie dla kandydatów na studia? Chodzi mi o to, czy osoby, które będą u nas podejmować studia pierwszego stopnia, miałyby możliwość wcześniej, przed przyjazdem, wejść w kontakt z kuratorem i dowiedzieć się, czy dane świadectwo będzie mogło być uznane za równorzędne polskiemu świadectwu. Mieliśmy teraz takie przypadki, że kandydaci próbowali kontaktować się z kuratoriami, które za to odpowiadają i mogli rzeczywiście dokonać nostryfikacji dopiero po przyjeździe, czyli już po dokonaniu wszystkich tutaj formalności, kupieniu biletu i czuliby się na pewno lepiej, gdyby wiedzieli, czy dane świadectwo będzie mogło być nostryfikowane. To dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie. Można jeszcze malutkie pytanie. Ja będąc kiedyś w Kazachstanie spotkałam się w naszej placówce dyplomatycznej w Astanie z takim stanowiskiem. Był tam pracownik na kontrakcie do spraw właśnie szkolnictwa wyższego. To był pan doktor Jessa, który w tej chwili chyba jest w Mińsku. Czy to się kontynuuje, takie kontrakty, czy to jest przewidziane? Na przykład jeśli mamy priorytety wyznaczone w Chinach, w Indiach, czy może warto byłoby przewidzieć takie stanowiska, takie kontrakty w tych krajach. Trzecie pytanie z tamtej strony, bardzo proszę. Arif Erkol, Akademia Finansów i Biznesu i Stula. Może mój polski nie jest aż tak super, ale staram wszystko powiedzieć jak trzeba. Pierwsze moje pytanie, skąd te priorytetów? Dlaczego tych krajów? Czy jest jakieś badania zrobione? To jest moje pierwsze pytanie. Bo na przykład w krajach Turkmenistanu, czy z Kazachstanu, czy z Azerbejdżanu bardzo łatwiej tutaj
przyciągać studentów niż Brazyl, który jest bardzo daleko. I ostatnie 2 lat też jestem bardzo ciekawy, może pan rektor Pawłys może powiedzieć na przykład do Uniwersytetu Warszawskiego, ile studentów z Brazylii przyszedł. To jest moje pierwsze pytanie, bo pan, jak pan profesor Koźmiński powiedział, stereotyp pozytywny jest w tych krajach, w innych krajach może oni właśnie nie wiedzą, czy to jest Holand, czy Poland, albo w Turcji, czy Romania, czy Polonia. I dlatego tutaj mój pierwsze pytanie stąd. I drugie pytanie, jestem bardzo ciekawy, czy tutaj mamy przedstawicieli MSZ-u. W sprawie wizy od 5 lat bardzo intensywnie działamy, żeby przyciągać tutaj studentów do Polski. Mamy studentów ponad 45 krajów, około 50 krajów. Jeżeli tutaj my będziemy starali, jako powiedzmy szkolnictwo wyższe, tutaj wszystkich uczelni starali przeciągać studentów z Indii, z Chin, ale tutaj nadal sprawa wizowa będzie trudna. Chin będzie trzecim kategorii dla wszystkich ludzi, którzy aplikują wiz, który jest, jak tutaj pani minister powiedział, traktowany bardzo takie wielkie zagrożenie dla kraju. Ale w Niemcu studiuje 40 tysięcy studentów z Chin, we Francji studiuje 30 tysięcy studentów z Chin, a w Polsce 638. I to jest taka różnica i MSZ cały czas zada takie pytanie, skąd my możemy dostać te dane. Oni nawet nie wiedzą, że istnieje taki system jak Polon. I to w ostatnim spotkaniu w 2014 w maju z uczelniami takie były spotkanie w MSZ-u i oni to powiedzieli, że nie widzieli, że taki system istnieje jak Polon. Dlatego tutaj bardzo blisko i ścisłe współpracy jest potrzebne. I dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Pani minister, i potem zaczniemy ostatnią rundę pytań. Dobra, dziękuję. Czy będziemy dawali pieniądze na stypendystów w języku polskim, czy angielskim? Proszę Państwa, każdy system stypendialny jest, powiedziałam, trybem konkursowym. Zobaczymy, jak to będzie. W tym przypadku nie mamy jeszcze rozwiązań gotowych. Wydaje się, że aplikacji raczej należy się spodziewać w języku angielskim i na studia angielskojęzyczne, ponieważ to zależy od trybu kontaktu wcześniejszego młodego człowieka z uczelnią. No jeżeli będzie się odbywało to poprzez ten ukochany projekt kursów online'owych, to powiedziałam, one będą po angielsku i ten młody człowiek no, będzie w sumie skazany na komunikację w tym języku, ale przecież nie sposób jest wykluczyć też stypendystów, którzy będą chcieli studiować język polski w Polsce, no więc czy na polonistyce, wtedy będą studiowali po polsku. I wydaje mi się, że tutaj trudno jakąś jednolitą regułę czy z góry zastosować podział. Nie śmiałabym czegoś takiego zaproponować. Nostryfikacja świadectw. Zmieniła się trochę ustawa o oświacie w tym zakresie, ale w dalszym ciągu kuratorzy, bo tak jak nie mamy kłopotów ze świadectwami w szkolnictwie wyższym, bo my, jeżeli ktoś uznaje, to my też uznajemy automatycznie, natomiast odpowiednik matury, świadectwa maturalnego musi być potwierdzony przez kuratora, ale wydaje nam się, że równie dobrze uczelnia mogłaby wejść w kontakty z kuratorami i w jakimś sensie w skali makro problem rozwiązywać, dając listy, dając propozycje, dając pomysły. Sama tak rozwiązywałam problem wiz moich studentów, kontaktując się z kim trzeba, znaczy z konsulami, z ambasadorami i powiedziałabym, ten kontakt jest czasami bardzo potrzebny, no po to, żeby cykle produkcyjne czy decyzyjne skrócić. Gdy ktoś, Państwo pytacie o tego w Kazachstanie, że było takie stanowisko, no więc właśnie o tym mówiłam, że tak jak mamy w tej chwili takie stanowiska w Waszyngtonie i w Brukseli,
chcielibyśmy w tych obszarach, które nam się wydają z punktu widzenia, no powiedziałabym, decyzji, które podejmujemy wszyscy i obszarów, które nas interesują i powiedziałam, to wydyskutowujemy ze szkołami, to nie jest tylko nasz pomysł. Życie po części dyktuje takie rozwiązania. Chcielibyśmy w tych kilku miejscach takich przedstawicieli mieć. Czy nam się to uda, to jest melodia przyszłości, ale takie działania i takie rozmowy na pewno będziemy podejmowali. No nie sądzę, żeby to był Kazachstan, tam jest problem zupełnie inny. Tam trzeba przekonać decydenta politycznego, czy będzie udzielał stypendiów własnym studentom. Jeżeli uda nam się Bałaszak przekonać, że on powinien również wspierać tych studentów, którzy mają studiować w Polsce, to niewątpliwie, powiedziałam, Kazachstan może się znaleźć w jakim centrum naszego zainteresowania. Póki co takiej decyzji politycznej po stronie kazachskiej nie ma. Pan pyta o priorytety. Priorytety są, powiedziałabym, funkcją życia, tak jak już to dość nieudolnie zauważyłam. My prowadzimy zaangażowane dość i na finalnym zaawansowane rozmowy z różnymi partnerami zagranicznymi, z tym i z Brazylią i z Chinami. Z Brazylią, powiedziałabym, wiele zawdzięczamy tym korporacjom naszym akademickim, bo one były wskazanym partnerem do rozmów i było wiele misji KRASP-u i KRUP-u, które jeździły do Brazylii. Wynegocjowaliśmy te rozmowy wspólnie, uczestniczyliśmy w tych rozmowach i powiedziałam, albo skorzystamy z programu tego bezgranicznego brazylijskiego, albo nie będziemy potrafili tego wykorzystać, stąd nasza preferencja na Brazylię. Z Chinami prowadzimy już bardzo zaawansowane rozmowy i powiedziałabym, stracić pewną konsekwencję w działaniu, no byłoby dość bezrozumne. Czyli powiedziałabym, te wielkie rynki, które stoją przed nami otworem, które są już elementem działania ze strony uczelni i powiedziałam nadziei ze strony uczelni, a my podejmujemy i widać, że te inicjatywy i widać, że one mogą doprowadzić do pozytywnego finału, to są nasze priorytety. To nie jest tak, że ktoś siedzi nad globusem i go studiuje i mówi, a tam bym pojechał. To, że MSZ nie zna polonu, no to zależy od rozmówców, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Nasi rozmówcy podstawowi znają polona i się nim spokojnie posługują. Także najpewniej nie każdy urzędnik w MSZ-cie zna wszystkie platformy funkcjonujące w innych instytucjach. Dziękuję pani minister. Ostatnia runda pytań. Dwa pytania, jedno pytanie z kartki. Koniec sali najpierw. Hanna Lamers ponownie. Rozmawiamy o umiędzynarodowieniu. Krótkie pytanie. Student, który przyjeżdża do nas spoza Unii Europejskiej, ma do wypełnienia w języku polskim bardzo dużą liczbę formalnych papierów formalno-prawnych. Czy istnieje jakaś możliwość ułatwień w kontaktach międzyresortowych, żeby nie angażować pracowników uczelni aż tak bardzo w pomaganie. Najlepiej jakby byśmy za was to zrobili. Nie chodzi o to, pani minister, chodzi mi o pewne rozwiązania formalno-prawne. Być może niektóre procedury dałoby się trochę uprościć. Dziękuję. I kolejne pytanie, ostatnie pytanie w zasadzie. Jeszcze raz, tak? Tutaj? Bardzo proszę. Jeszcze raz, Katarzyna Czańska, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu. Ja zadałam to pytanie, tylko nie padła odpowiedź o minimum kadrowe, o obcokrajowca w minimum kadrowym. Dobrze. Pani minister, jeszcze jedno pytanie, ale dokładnie to samo pytanie to z kartki, a więc bardzo proszę. Otóż przygotujemy razem z MSZ-em i z MSW, jak powiedziałam, poradnik taki rekrutacyjny ze wszystkimi formularzami po to, żeby uczelniom ułatwić procedurę.
no nie da się na tyle zmienić prawa polskiego. Istnieje ustawa o języku polskim i dokument musi być w języku polskim. To jest dokument formalny i powiedziałam, uczelnie muszą sobie radzić, ale postaramy się ułatwić życie jak najbardziej. Ja szczerze powiedziawszy nie widzę problemu z tym minimum kadrowym, dlatego, bo jeżeli, znaczy to zresztą doświadczenia uczelni to pokazują, no rzadko kto, dobry uczony, a tym bardziej noblista, chciałby się znaleźć w składzie minimum kadrowego polskiej uczelni. My się raczej tymi regulacjami bronimy przed zalewem marnych uczonych, a nam zależy na pozyskiwaniu dobrych uczonych. W związku z tym zależy nam na tym, żeby oni byli, żeby oni odbyli cykl zajęć, żeby oni nawiązali kontakt, żeby oni byli promotorami prac dyplomowych, a niekoniecznie, żeby oni byli elementem stałym załogi. Jeżeli tak się zdarzy, jeżeli się okaże, że mamy tłum chętnych, znakomitych uczonych, którzy nagle będą chcieli napłynąć do polskich uczelni, no to wtedy wystąpimy z ideą nowelizacji ustawy. Na razie, szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się to konieczne do tego, żeby osiągać cele, o jakich mówimy. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy wcześniej, te pytania, które nie zdążyłyby dzisiaj zadane, oczywiście można je formułować pod tym adresem, który widzą Państwo teraz na slajdzie. Wszystkie Państwa uwagi będą oczywiście brane pod uwagę podczas dalszych prac nad już ostatecznym programem umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Także proszę pisać o tym, o Państwa uwagach, a także o tym, co dzieje się w kwestii umiędzynarodowienia na Waszych macierzystych uczelniach. Ten adres, który Państwo w tej chwili widzą. Chciałem także poinformować na koniec, że oczywiście ta prezentacja, która została dziś przez Panią Minister przedstawiona, zostanie Państwu jeszcze dziś wysłana na Wasze adresy mailowe i także będzie się znajdować na stronie Ministerstwa. Dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję Panom panelistom, dziękuję Pani Minister. Dziękuję. No i zapraszam jeszcze na lunch. Dziękuję. Słusznie.